Na takie mecze czekają wszyscy siatkarscy kibice w Polsce. Myślę, że także w Brazylii. Polska-Brazylia. Spotkanie w Lidze Światowej 2012 w katowickim spotku w Mekce polskiej siatkówki. Kapitalna atmosfera, która tutaj panuje od początku dzisiejszych spotkań. Z lekkim opóźnieniem rozpoczynamy to spotkanie Polska-Brazylia, jako że przedłużył nam się mecz Finlandia-Kanada. Niezłe widowisko, którym Finowie wygrali z Kanadyjczykami 3-2. Ale nasze oczy już są tylko i wyłącznie skierowane na to, co będzie działo się teraz w meczu Polska-Brazylia. Pamiętamy spotkanie sprzed 2 tygodni w Kanadzie, w Toronto, kiedy wygraliśmy z Brazylijczykami 3-2 po raz pierwszy od 10 lat. Miejmy nadzieję, że dzisiaj to się powtórzy w katowickim spotku. Skąd Państwa serdecznie witamy? Wojciech Brzyzga. Tomasz Sendrowski. Nie trzeba chyba nikogo przedstawiać w reprezentacji Brazylii. Na pewno już nie tego pana Bernardo Rezende, wielki trener tego zespołu, który, jak sam mówi, chyba będą zmiany po Igrzyskach Olimpijskich, bo tutaj czas niektórych się na pewno kończy. Ale to jest ciągle groźny zespół. To jest nasza drużyna. Nowakowski, Winiarski, Kosok, Zagumny, Kurek, Jarosz, Bartman, Kubiak, Ruciak, Żygadło, Ignaczak i Możdżonek. Taka dzisiaj dwunastka została desygnowana do gry przez trenera, właśnie tego pana, André Anastasiego, któremu asystuje Andrea Gardini. Oba zespoły już wychodzą na boisko, no i po hymnach narodowych porozmawiamy już o konkretnych ustawieniach i przede wszystkim o składach, o szóstkach, w jakich rozpoczną dzisiaj spotkanie oba zespoły. Święto siatkówki w katowickim spotku. Ani jednego wolnego miejsca. Tego można było się spodziewać, ale czy może być lepszy mecz na okrasę turnieju Ligi Światowej niż Polska-Brazylia? No, Brazylijczycy to wyborny przeciwnik, klasowy, grający jedną z najpiękniejszych wersji siatkówki. Prekursorzy wielu zagrań, wielu sposobów prowadzenia gry ofensywnej, defensywnej. Kilku nowych sposobów wyprowadzania zagrywki. Oni rządzili i dzielili ostatnie dobre 10 lat, ale już zaczyna kilka zespołów im dorównywać. Muszą się dzielnie bronić. Jednym z tych zespołów jest właśnie polski zespół. Tak, tu są Benshibe i Wisotto, którzy są kontuzjowani. A
ale powrócił do zespołu Murillo. Jeszcze tutaj nie jest w pełni formy. Ma problem, ale nie grał. Długo nie grał i potrzebuje na pewno jeszcze kilku spotkań. Ale wraca do zespołu Ricardo, który tutaj zagrał po raz ostatni właśnie w katowickim spotku w 2007 roku. Potem pokłócił się z trenerem Rezende. No i wypadł ze składu na długie, długie lata. Teraz na Igrzyska Olimpijskie powraca. To są sędziowie dzisiejszego spotkania. Bardzo znana para Simone Santi z Włoch i Martin Hudik, sędzia z Czech. Patrzymy na skład reprezentacji Brazylii, w jakim dzisiaj rozpoczną. Jest Wallace z numerem 4, Sidão, piątka, ósemka, wspomniany Murillo. Dalej Lucas z numerem 16 rozpocznie dzisiaj na środku. Ricardo, wspomniany, legenda światowej siatkówki. Dante, no i nie mniejsza legenda na libero, Sergio. Na tę chwilę wydaje się, że jest to najmocniejszy zespół Brazylii w tym składzie, w którym przyjechali. Nasza reprezentacja, Piotr Babakowski, Michał Winiarski, Bartosz Kurek, Zbyszek Bartman, Łukasz Żygadło, Marcin Moszonek i Krzysztof Ignaczak. I skłonny byłbym powiedzieć, Wojtek, że to jest ta szóstka, która rozpocznie pierwszy mecz na Igrzyskach Olimpijskich. Zgadzam się z tobą. Po tych wcześniejszych rotacjach w składzie Anastazji zaczyna właściwie grać jednolitym składem kolejne mecze. Zobaczymy. Dzisiaj to jest pojedynek gatunków, których mogą być potrzebni rezerwowi, mogą być potrzebne zmiany. Wiemy, że mamy gotowych chłopaków do gry na zmianach. Wiemy też, że chyba rozdzielone zostały główne role. Numerem jeden na rozegraniu jest Łukasz Żygadło. Ale zasłużył sobie jak najbardziej. Para środkowych. Tutaj jest chyba największa możliwość dokonywania zmian, bo jest bogactwo rodzaju. Natomiast para przyjmujących, Kurek, Winiarski, no wydaje się nam optymalną. Pierwszy podstawowy element, który ja bym dzisiaj uwypuklił na początku meczu, zatrzymać pierwszą akcję Brazylii, a potem wyprowadzić skuteczną kontrę. Rozpoczynamy. Rozpoczynać będą grę Canarinhos od zagrywki Ricardo. Ignaczaka, ta pierwsza zagrywka, Bartman w taśmę, 1-0 dla Brazylii. Troszkę zgubiliśmy tempo tej akcji, Zbyszek za mocno podszedł pod piłkę, piłka nie była do siatki, troszkę odrzucająca. Obie drużyny oczywiście wywalczyły kwalifikację olimpijską na Pucharze Świata w Japonii. Dobre teraz przyjęcie Ignaczaka, środek, druga linia, już tam znalazł się w obronie Sergio. Murillo po rękach. Bronimy. Igła w obronie. Za wysoka ta kiwka. Kurka, pogubili się teraz Brazylijczycy. Będzie okazja, aby to wykorzystać. Winiarski. No, miękko, miękko kiwamy czytelnie dla Brazylijczyków, ale i oni nie są dłużni. Kolejna obrona Ignaczaka. Bartman po rękach Sidão i już naprowadzamy do remisu. To jest mecz oczywiście w fantastycznej atmosferze, ale widać po obu zespołach, że one się nie dały wciągnąć w taką dodatkową, podniecającą atmosferę, która wpłynie na nerwowość w grze. I w Brazylii jest podobnie, i w Polsce oni są przyzwyczajeni ogromnie, do tego, co się dzieje. Ogromnie ograne zespoły. Ja bardzo się cieszę, że nasz zespół tak reaguje, bo nieraz widzieliśmy takich naszych zawodników zaparzonych, za bardzo podnieconych, podekscytowanych. Wallace po prostej trafia w sam narożnik. To jest na pewno groźny zawodnik. No, zwłaszcza, że jest zawodnikiem relatywnie nowym, który wchodzi. To dla niego może być spore wyzwanie. Ale na razie pod nieobecność Risotto stałe miejsce w szóstce sobie wywalczy. Zdecydowanie. Na razie zaczęli grać, co ciekawe, Brazylijczycy flotem. Byszek Bartman. Też odpowiadamy mocnym atakiem, tak jak przed chwilą Wallace.
a więc na razie atakujący tutaj w roli głównej. Odważnie atakuje po prostu, pewnie się czuje, widać. Sergio przyjął w punkt, mocno zagrywkę, krótka, bronią nasi siatkarze. Bartman po skosie, to będzie out. I prowadzimy 3-2 z Brazylią. No to jest właśnie to, o czym mówiłem. Brazylijczyk, bardzo dobra reakcja Piotra Nowakowskiego. Poszedł do pierwszego tempa i dobrze ustawiona kontra. Nowakowski odsuwa do lewego ataku swój wyskok i Brazylijczycy muszą na to reagować. Nie trafił teraz boisko, 115 km na godzinę. No tutaj na pewno trzeba wykorzystywać te atuty zagrywce w meczach z Brazylią. Zobaczymy, jak będą zagrywać Brazylijczycy. Na razie Murillo, jeden z tych, który zagrywa mocno z wyskoku, posłał piłkę flotem. Sidão. No, Sidão należy do tych, którzy serwują raczej tylko mocno. No i tak też zrobił, ale Igła przyjął nie najgorzej tę piłkę. Michał Winiarski po skosie nie broni tego Murillo. Dobry atak Winiarskiego, bo to był podwójny blok. Wiemy, że Michał raczej jest tym zawodnikiem odpowiadającym zdecydowanie za defensywę. Ale sytuacyjne piłki, rozegrane szybko, też nie sprawiają mu problemów. Michał Winiarski. No nie wiem, czy popełnił błąd Piotrek Nowakowski. Moim zdaniem nie. Chodziło o to, że piłka była na stronie Brazylijczyków. Taka jest decyzja sędziego. Zobaczmy. No, absolutnie. Ewidentny błąd arbitra. Tak piłka jest. Była już do gry. Bardzo dobrze zachował się nasz środkowy błąd sędziego. Wallace. Kłopot mamy z przyjęciem zagrywki. Będzie atakował Bartosz Kurek, ale jest blokowany. I Brazylia prowadzi 5-4. A to była sytuacja, w której nie jest łatwo zakończyć akcję. Równo, późno skoczyli Brazylijczycy, nie pokazywali za wiele rąk. No wiemy, jak jest, że to jest ich atut. Jeśli nie są ruszeni w tym bloku, to ciężko jest skończyć. Wallace. Łukasz Żygadło ratował się tutaj. Zbigniew Bartman, sytuacyjna piłka. Jeszcze raz do Wallace'a. Dobra piłka. Bardzo ładna akcja Wallace'a. Opuszczenie tej piłki w takim tempie bardzo niewygodnym dla blokujących. Właściwie uniemożliwiającym im reakcję. Spójrzmy, na centymetry mija piłka. Jeszcze nie są na ziemi, nie można nic zrobić. Łokieć Łukasza Żygadło odczuł Piotr Nowakowski. Ponownie Wallace. Out. On chciał zaskoczyć Bartka Kurka, posłał piłkę w celową narożnik boiska po prostej. Piotr Nowakowski. Ricardo przy siatce, zobaczymy, jak on tutaj przy siatce się spisuje. No widzimy, że lekka nadwaga Ricardo rzuca się w oczy. To ale można wykorzystać w tych strefach, gdzie on będzie na bloku. Murillo gramy przesunięta krótko, ale jest tam Marcin Moszonek. To znakomicie poczekaliśmy na to zagranie właśnie Brazylijczyków. Już dwukrotnie nasi środkowi pokazali, że czują grę Ricardo. Tak, ta szybka gra mogła nas zaskakiwać jeszcze 5 lat temu, ale teraz już chyba nie. Piotr Nowakowski, ostry flot w Murillo. Roni Winiarski. Dante, dobrze gramy pasywnym blokiem, tak, ale szkoda, że w siatkę kładamy. Bardzo dobra reakcja naszego bloku, dobrze ustawiona obrona w pierwszej akcji. No jest błąd, nie możemy mieć pretensji. Dante. Bartosz Kurek, dobre nabicie na blok, zdecydowanie po prostej i 7-7. Wiemy, że Bartoszowi jest potrzebna gra. Powoli został wprowadzany po tej dolegliwości, która troszkę mu doskwierała.
No, Bartosz to jest dla nas ogromne. Masz wielki talent, wielki potencjał. No tutaj Sergio przyjmuje. Dobra obrona, znowu Winiarski. Tak jest i będzie kontra. Bartosz Kurek. Grają świetnie pasywnym blokiem Brazylijczycy. Krótko także. No, to była ich klasyczna kontra. Prowadzenie nieznaczne Brazylijczyków. 8-7. Pierwsza przerwa techniczna w dzisiejszym meczu. Ostatnia akcja środkowego reprezentacji Brazylii Lucasa, która dała ten ósmy punkt. Ale to jest niewielkie prowadzenie. Otwarte spotkanie. Bardzo dobrze obie drużyny weszły w ten mecz. Natomiast, tak jak powiedziałem, widać, że tu nikt nie chce wygrać tylko jednym elementem. Tu jest od razu się rozłożyła gra na wszystkie, całą przestrzeń siatkarską. Już były i obrony, były kiwki. Jest zagrywka flotem, jest zagrywka z wyskoku i to różnorodna. Lucas. Bardzo dobre przyjęcie Ignaczaka. Bartman, blok taśma out. Szybka, bardzo szybka piłka, to dało Wyszkowi tą minimalną przewagę nad blokującymi. Zobaczymy, jak sobie poradzimy właśnie z tymi reakcjami na bloku, bo to jest najtrudniejsze zadanie, grając przeciwko Brazylii. Ustawiać blok. Bartosz Kurek. Dobra zagrywka, trochę odrzuceni Brazylijczycy. Próbował to naprawić Ricardo. I wpadł w siatkę. Murillo dotyka siatki, zatem mamy prowadzenie. Bardzo dobra reakcja naszego bloku. Spójrzmy, chowali nasi zawodnicy ręce. On nie napotkał oporu, ta piłka nie napotkała oporu. Tak, nie daliśmy się tutaj. I jego dłonie poszły za piłką i wylądowały na górnej taśmie. Dobra poprzednia zagrywka Bartka. To 11, ale fałd. No tutaj sygnalizuje rezerwę zasłonę. A, oczywiście, to są manewry na pograniczu przepisów, ale sędzia musi wyłapać. Ricardo. O, ciekawa zagrywka. Ale tutaj nie do zatrzymania Zbyszek Barta. Przede wszystkim brawa dla Michała Winiarskiego, bo to była ekstremalnie trudna zagrywka. Zdecydowanie. Ricardo za swoich tych najlepszych czasów właśnie pokazywał tego typu zagrywki. Chyba pamiętał o tej wersji zagrywki Michał Winiarski. Marcin Morzonek. Na Murillo większość tych piłek kierowanych. Wallace. O, bardzo wysoko złapał piłkę nad blokiem, choć była minimalna szansa, żeby Marcin Morzonek wyłapał piłkę. Spójrzmy, Bartman osamotniony. O, wysoko łapie Wallace. Murillo. O, Murillo zagrywką flotem. Michał Winiarski po prostej trafił. Punkt za punkt na razie, ale my o ten punkt od pewnego czasu jesteśmy lepsi. Bardzo precyzyjny atak Michała Winiarskiego. Dobrze wszedł Michał w mecz, bardzo aktywny w obronie. I już punktujący w ataku. Bartman, kapitalna zagrywka. Kapitalnie zagrał, 121, ale tutaj chyba nie szybkość jest ważna, ale ten kierunek. I
jedno i drugie stanowi sumę trudności. No, Dante tutaj wytrącony kompletnie. Sergio wchodzi w tą strefę, chowa się Dante. Murillo ściągał tę piłkę po taśmie, dobra okazja do kontry. Bartosz Kurek, to jest gra naszego zespołu. A nie ma nic ładniejszego, jak odpowiedzieć najlepszą bronią Brazylii na ich akcję. O przerwę prosi Bernardo Rezende, a my prowadzimy z Brazylią 13-10 po tych kapitalnych akcjach. No, Łukasz Żygadło tę kontrę rozegrał po mistrzowsku. Doskonała akcja na kontrze. Boiste szaleństwo w katowickim spotku. Komunikacja między zawodnikami nawet na czasie prawie niemożliwa. Zbyszek Bartman. Cały czas sygnalizują brazylijscy trenerzy, że nasza drużyna wykonuje niedozwoloną zasłonę bez reakcji arbitrów. Dante nabija po rękach. Dobrze nabił piłkę w lockout. Może wytłumaczmy, o co chodzi, Wojtek, zasłona, mogą nie wszyscy z Państwa rozumieć. Przy naszej zagrywce zawodnicy, którzy są pod siatką, stają zbyt ciasno i zasłaniają w ten sposób pole widzenia przeciwnikowi. Tego nie wolno robić. Oczywiście zagrywający piłkę posyła właśnie przez tą strefę. Piłka się wyłania nagle. Ale czy zasłaniają? Tego są sędziowie. Jest pytanie. Padła ta piłka. Nieszczęśliwie. Jeszcze prowadzimy 13-12 i ciągle zagrywał będzie Sidao. Spore szczęście teraz. To nasi zawodnicy, którzy na razie nie grają. Też imponująco przedstawia się ten kwadrat. No i patrzyłem teraz akurat troszkę na Rezendę, bo on cały czas bardzo podekscytowany. Zwraca uwagę tutaj komisarzowi chyba. Piotr Nowakowski, to jest pierwszy atak Piotrka. No i tutaj, bo byliśmy we wczorajszym meczu, który nasi wygrali z reprezentacją Finlandii. Tam Piotrka nawet żaden Fin nie dotknął. Tutaj będzie miał godnych rywali. No, zdecydowanie. Teraz piłka szła, gdzie dwóch Brazylijczyków reagowało. Ale trzeba zaryzykować też, wystawić mu piłkę czasami może i niekorzystną, ale on powinien sobie poradzić. Nie nakrył precyzyjnie liniarski. Wallace. Skrót. Po bloku atak Bartosza Kurt. Gramy rozsądnie, gramy taktycznie. Dobrze, Wojtek, gramy pierwszą akcją. Nie starał się Łukasz teraz chyba zgubić bloku specjalnie. Starannie wystawił Bartoszowi piłkę, żeby uderzał nad Ricardę i on to zrealizował. Piotr Nowakowski. No, Wallace na razie skuteczny. Dużo nim gra Ricardo. Wszystkich stref blokiem nie da się zakryć. Na razie zostawiamy mu tą wersję otwartej, prostej. No troszkę za wąsko rozpoczął w pozycji wyjściowej Bartek Kurek. No, to jest potem niemożliwe, żeby on zdążył. A jeszcze dodatkowo blokuje naszego środkowego. Dante. Bardzo dobrze Michał Winiarski, Bartman, out, block out. To jest, to zmienia sędzia decyzję, nie wiem, pan Santi dzisiaj dosyć niepewnie, zobaczmy. Linia. O, linia, boisko. Choć faktycznie linia od zewnątrz. Ale to jest, Wojtek, boisko, tu każdy challenge by pokazał, że to było boisko. Dante.
15 do 15. Celują Bartosza Kurka, do niego ta piłka. I jest 16 punkt dla Brazylijczyków i oni znów nieznacznie prowadzą na przerwie technicznej drugiej w dzisiejszym meczu. 16 do 15. Sam situation. First of all, Wallace every time don't help. Wallace non aiuta sulla set. Murillo, don't spike strong every time. The technics is very important to stay very smart with the man in five because they use the angle. With the defense of Wallace, the second line, they have to stay over the 6 meter, not in 7 meter. Druga przerwa techniczna za nami. No, kiedy mieliśmy 3 punkty przewagi nad Brazylijczykami, wydawało się, że pójdzie trochę łatwiej, ale tutaj nie z takim zespołem. Tu na każdym ustawieniu jest spora łamigłówka, taki rebusik do rozwiązywania za każdym razem. Dante. Ignaczaka, mocna zagrywka, Bartman! Trafiony ktoś Sergio. Dotknął, tak jest. Dotknął Sergio, teraz się przyznaje. Oj, to jest dobre zachowanie tego świetnego libero reprezentacji Brazylii. Na Igrzyskach Olimpijskich się nie przyzna. Ale tutaj... Oba zespoły spokojnie wytrzymują tą presję i atmosferę widowiska. Wallace pomylił się wreszcie, Wallace, chociaż tutaj warto zwrócić na to rozegranie, Ricardo, uwagę. Tak, bardzo takie krótkie, szybkie szarpnięcie. No, ale to jest wyraźnie boisko, to ciekawe, że aż taki potężny błąd popełnili sędziowie, a Brazylia nawet nie protestowali. Przedziwna sytuacja, ta piłka weszła, czy ja źle widziałem? Bo, czy to była ta akcja? Może to nie ta akcja, właśnie. Ktoś tam w siatkę wpadł, najprawdopodobniej Zbyszek Bartman. Albo przeszedł dołem. Wracamy do gry. Atmosfera na razie jest bardzo gorąca, ale widać, że obie zespoły zachowują się fair play. No, Brazylijczycy też stają bardzo ciasno przy tym ustawieniu. Lucas. Bartman po prostej, nikt tam się nie ruszył. Zostali jak murowani przy antence blokujący. No nie udało się, stali. Piłka nad Sergio, nad Ricardo. O, jest dziura, to może być wykorzystywane i to wielokrotnie w dzisiejszym meczu. Dopóki nie wejdzie Bruno. No wtedy się ten blok na pewno troszeczkę... podnosi. A serwisowy Bartka Kurka, znakomicie. To jest ważny moment tego seta. 19 do 17. Jeśli chodzi o zagrywkę. Ależ fantastyczna zmiana kierunku. Tak, nasza drużyna gra bardzo dobrze. Czas dla drużyny Brazylii. Drugi już dzisiaj. Katowicki spodek. Dziewiętnaście do 17. Potrafiliśmy odzyskać to prowadzenie, ale przecież to jeszcze nie koniec tego seta. Mamy zagrywkę, Bartosz Kurek.
Żej zagrał teraz po tym czasie Bartosz Kurek, zablokowany Dante. Ależ poczekali sobie na ten atak ze środka, z drugiej linii. Teraz Marcin Możdżonek doskonale czuje dzisiaj Brazylijczyków. To jest prawda. Dwaj nasi środkowi od samego początku meczu nie dają się zwieść. 20 do 17. Udało nam się po raz drugi uzyskać trzypunktową przewagę dzisiaj. Teraz Bartosz, zdaje się, będzie uderzał w wersji maksymalnej. Tak jest. Trafnie taśmę. No, ale dzisiaj to już jest zagrywka w wykonaniu Bartka Kurka, którą naprawdę można podziwiać. Ricardo. A trzeba uważać, bo ten wirtuos na pewno potrafi zawsze coś wymyślić i może zaskoczyć. No, tym razem bardzo leciutka, słaba zagrywka. Przesunięta, krótka, oj, nie trafił. Marcin Możdżonek po bloku chyba. Tak jest. Szkoda, bo nie wykorzystujemy swoich szans i znowu tracimy to prowadzenie. No nie udało się zakończyć akcji przy perfekcyjnym dograniu. O, po małym palcu, wyraźnie. Będzie się wszystko rozgrywać w końcówce tego seta. Znów zagrywa Ricardo. No to trzeba uważać za każdym razem, bo... Chociaż ten flot nie zrobi nam krzywdy, na pewno Michał Winiarski. Nie trafia w blok, nie trafia również w boisko. Ale szkoda, bo bardzo szybko znów ta trzypunktowa przewaga została roztrwoniona. Brazylijczycy teraz zanalizowali bardzo szybko, że Łukasz Żygadło jednak odpuści granie środkiem. Nie da Możdżonkowi. Skrzydłowy przesunął się vis-a-vis, a środkowy z drugim skrzydłowym poszli w ciemno do Winiarskiego. Dobrze, tylko skończyć. Wallace broni igła znakomicie. Trudna piłka, ale tutaj nie zadrzała ręka Zbyszkowi Bartmanowi. Tak właśnie powinien grać atakujący w sytuacyjnych piłkach. Podjął ryzyko i opłaciło się. Troszkę nie trafił czysto i to stało się nagle atutem w tym uderzeniu. Ta piłka frunęła bez rotacji. Ale dobrze, to jest ważna piłka wygrana. No ważne, martwi mnie, że Możdżonek dwukrotnie nie kończy akcji. Bo nie możemy zostawić jakby inwersji, że my nie gramy którąś strefą w ataku. Mamy zmianę, Michał Rudziak w naszym zespole na zagrywce się pojawił. Ależ niewiele zabrakło. Zmiana powrotna. A nie, no tutaj nie ma wątpliwości, że był out. Murillo. 21 do 21. Bartman. No, bronią Brazylijczycy. Nie będzie ataku, nie ma Dante piłki dobrej. Teraz warto to wykorzystać. Nowakowski, Sergio jeszcze się znalazł, ale takiego uderzenia i ten zawodnik nie jest w stanie zamortyzować. Bardzo, bardzo ważne, żeby Łukasz teraz wytrzymał i dobrze zanalizował te ostatnie 3-4 swoje rozegrania. Mocna zagrywka, ale Sergio w punkt, to przejmuje, Murillo się pomylił. Nie wiem, czy trochę nie wymusił tego zagrania Ricardo. Dla praworęcznego zawodnika, jakim jest Murillo, ta piłka, spójrzmy, z tego ujęcia była za wąska. No, ona została postawiona w pionie. Widzimy, jak przekłada rękę, próbuje wrócić do skosu. O dobre 1,5 metra wystawa nie doszła. Stawiamy wszystko na jedną kartę w tej zagrywce. Teraz powiedzmy, że mamy ten układ, gramy na razie w tym układzie 3-3. Trzech ofensywna zagrywka, trzech flotowców. Ale teraz trzeba uważać, bo zagrywa Sidao. Niezwykle groźny siatkarz w tym elemencie. No i pewnie będzie próbował zagrać centralnie w środek.
No dobrze, że musi walczyć Łukasz Żygadło tutaj i przegrał tę walkę z Dante. Szkoda, że nie udaje się utrzymać tej przewagi. Zabrakło no, naprawdę centymetrów, żeby ta piłka była idealnie dograna. Druga przerwa dla Andreja Anastasiego, 23 do 23. Tak, po raz drugi Brazylijczycy niwelują stratę trzech wcześniej, teraz dwóch punktów. To stay with the focus every time, because our service is good, the service of Brazil is good. Spokojnie, and the wracamy do gry. Obaj trenerzy mają wykorzystane dwie przerwy. Sidao ponownie. I teraz jeszcze trzeba bardzo uważać. Dobrze, igła w przyjęciu. Nowakowski jest 24 punkt. I to będzie piłka setowa dla reprezentacji Polski. Czekali tam na Piotrka, ale zasięg zrobił swoje. O, dobrze, dobrze, Łukasz Żygadło. Ta walka 1-1 to jest... Już nic lepszego się nie da z Brazylią zagrać. 1-1 trzeba wygrywać. Michał Winiarski, piłka setowa. O, środek albo po prostej, tu by było idealny kierunek. O, Sergio trafił, Dante. Po 24. Od zewnątrz po prostej. Trudne zadanie dla obrony. Będzie podwójna zmiana. Bruno za Wolasa i Teo za Ricardo. Bruno będzie zagrywał na pewno flotem. Chce podwyższyć blok Rezende. Bernardo Rezende. Stąd ta zmiana. A zagrywa Bruno. To będzie flot. Mamy ustawienie, gdzie Łukasz jest z przodu. Dobrze, dobrze przyjął igła Bartman. Ależ broni teraz Ricardo. Jest świetny blok naszego zespołu. O, zadziałał blok. Już trochę za nie mówiłem, bo wiemy. Przypominam sobie, jak piłkę meczową Bruno obronił po ataku Zbyszka Bartmana w Toronto. Ale teraz to się dobrze skończyło. Mamy drugą piłkę setową. Mamy kapitalne przede wszystkim widowisko. Tu jest... No, wchodzi Jarosz. Ma zadanie na pewno wykonać zagrywkę ofensywną. Nie jest to łatwe. Pamiętajmy, wyjść z kwadratu dla rezerwowych i... Ale możliwe. Kuba Jarosz. A serwisowy! Coś niesamowitego! Ależ wejście Kuby Jarosza, 26 do 24, proszę popatrzeć, ile miał zapasu, gramy kapitalnie, prowadzimy z Brazylią, w Katowicach 1-0. Ponownie kłaniamy się Państwu z katowickiego spotka. Wojciech Grzyzga. Tomasz Swędrowski, Polska, Brazylia. 1-0 wygrywamy pierwszą partię. Po niezwykłych emocjach 26 do 24. Dwukrotnie prowadziliśmy różnicą 3 punktów, potem 2. Tego nie udawało się utrzymać. Końcówka na przewagi. Kapitalna zagrywka Kuby Jarosza, który wyszedł właśnie po to. To oczywiście nie zawsze się udaje, ale... Kuba to jest taki gracz, którego na to stać i to dzisiaj po raz kolejny pokazał. Ilekroć pokazuje się na zmianach, tylekroć gra bardzo dobrze. Oddaliśmy 11 punktów Argentyńczykom, Brazylijczykom, oni nam tylko 4, ale to wcale nie jest taki straszny, zły wskaźnik, dlatego że błędy w zagrywce, które popełniliśmy o 5 więcej, ale przyniosły nam 3 punkty. Tak, bilans zysków do strat jest nie najgorszy i w kluczowych momentach, więc to jest bardzo ważne. A mnie przede wszystkim cieszy, że Brazylijczycy tylko 9 punktów zdobyli po swoich akcjach ofensywnych atakiem, a my aż 16.
Te same szóstki w obu zespołach po rękach Ricardo. No, to jest na pewno temat. Tutaj wykorzystują to znakomicie nasi zawodnicy. Zdecydowanie, to jest taktyka, która się nasuwa sama. Winiarski dzisiaj jest bardzo często wykorzystywany, ale właśnie powodem jest to, że ma takie okazje, bo Ricardo jest w tej strefie, gdzie on atakuje. 62% skuteczności Zbyszka Bartmana, a teraz Murillo po bloku. Nie wiem, za każdym razem mają Brazylijczycy o coś pretensje. No, cały czas mają pretensje o to, że są zasłaniani dość skutecznie, ale póki to robimy według przepisów, ich żale chyba nie znajdą w oczach sędziego uznania. Lukas. Potężna zagrywka. A serwisowy. 3-1 dla Brazylii. Ponownie Lukas. Teraz out. Przestrzelił, ale zmienił kierunek. Niebezpieczna zagrywka. Zbigniew Bartman. Zobaczymy, czy Brazylijczycy będą w stanie poprawić swoją skuteczność gry w ataku. 38% to jest bardzo, bardzo nisko. My po negatywnym przyjęciu mieliśmy aż 60% skuteczność gry w ataku. Jest obrona igły, czwarta już w dzisiejszym spotkaniu. Kiwka Michała Winiarskiego. No, Wallace mało tutaj jest, miał teraz Ignaczaka, no miał dużo miejsca do ataku. Winiarski wyrywał jednak do pierwszego tempa i już nie było szansy, żeby poprawił pozycję. A to ta obrona, która dawała nam szansę na kontrę, a to jest ta akcja, w której Winiarski zbyt wąsko stanął w pozycji wyjściowej. Out! Spokojnie przepuszcza Kurek zagrywkę Ricardo. 37-letni siatkarz, który powraca do reprezentacji po 5-letniej przerwie. Michał Winiarski. Dobra, mocna zagrywka. Myli się Wallace po raz drugi w dzisiejszym meczu. 4-4. Chciał takim miękkim atakiem ominąć blok. Troszkę otwieramy tej prostej, dość wyraźnie i on no jakby skuszony tą okazją. Michał Winiarski. As! Nie! Chcielibyśmy bardzo. No, śmieszne, bo Bernardo Rezende pokazał boisko i jego wszyscy zawodnicy wykłócają się, że był out. A to teraz ciekawe. O, zobacz, co było. A, z tego ujęcia. Nie wiem, ale teraz boisko. To było boisko, Wojtek. Gramy dalej. Blokowany Bartosz Kurek. Za wysoka kiwka tak jest. Wallace też. Ale się... mamy kontrę. Teraz jest bardzo dobra okazja. Zbyszek Bartman, prawa strona, druga linia. I znów remis. Absolutnie dorównujemy Brazylii, jeśli chodzi o tempo gry, a to już jest duży komplement. O, igła zdaje się odczuł to poprzednie uderzenie. Cała prawa strona twarzy czerwona. Nie było szans na uniknięcie takiego ciosu. Odważnie wyszedł, ale schować się nie zdążył. Teraz trochę tam koledzy w kwadracie dla rezerwowych mają zabawy, ale to takie śmieszne nie jest. To jest takie wsparcie. Tak naprawdę żaden zawodnik by nie zdążył się uchylić. Dobrze wykluczone pierwsze tempo. Dobrze blokiem. Zablokowany! Bartosz Kurek w jakiejś ekwilibrystycznej pozie. No ponownie. No idealnie ustawił dłonie Bartosz Kurek. No tutaj popchnięty przez Marcina, ale nic się nie stało. Piotr Robakowski. Najwyższy blok mamy ustawiony tutaj pod Wallace'a. Takie przyjęcie, bronimy to świetnie Bartman. Bartosz Kurek jest! Dotknął tam Murillo. No był przeświadczony, że to był atak po bloku.
A zdecydowanie Bartosz w tej pozycji, w tej sytuacji nie mógł kierować piłkę. Bartman, doskonała obrona. Bartman znakomity mecz dzisiaj rozgrywała. A widzieliśmy, może że tam było gdzieś, musiał nabijać, być może Dante. No, jest zamieszanie i skrzy czasem pod siatką. Nie wiem, o co chodzi. Paweł Zagumny się włączył. O, Brazylijczycy są dość agresywni. Tak naprawdę nie wiem, czym konflikt, gdzie się narodził konflikt. Do tej pory oba zespoły dość po dżentelmeńsku podchodziły do niektórych sytuacji. No ale uprzejmości się skończyły, zdaje się. Ale to się zdarzało w meczach Polska-Brazylia. Na pewno nasi tutaj nie ustąpią. Nie ustąpią, a Brazylijczycy są mistrzami prowokacji. Często coś komentują, często coś im się nie podoba. Winiarski już zwrócił uwagę, poprosił arbitra o interwencję, bo tam jest za dużo, zdaje się. No, teraz Marcin Możdżonek, kapitan naszego zespołu, rozmawia z sędzią Simon de Santi. No, ostrzega zawodników sędzia. Wracamy do gry. No, przywołuje kapitanów, obu jeszcze kapitanów. Jeszcze raz chce sędzia jednak ugasić ten... No, może coś usłyszymy. Tak jest. Koniec dyskusji, następnym razem żółta kartka. Tak jest. Piotr Nowakowski. No, troszkę lżejsza ta zagrywka. Niewiele brakło. Tutaj obracał w prawo Zidao. Szósty punkt dla Brazylii. To jest rywalizacja 1-1. Te pojedynki nam się tutaj już będą powtarzać. Ale jeśli chodzi o reakcję naszych środkowych, bardzo poprawnie. Zidao. Uciekła ta piłka. No, nic z tego nie zrobimy. Przebijamy na drugą stronę. Może uda się ustawić blok pod piłką, ale tu świetnie znowu broni Igła. Może teraz atakować Bartman i tak zrobił. On wyspecjalizował się w tych sytuacyjnych piłkach. Fantastycznie w obronie Ignaczak. Kapitalna sprawa. Spójrzmy, jaka to była agresywna kiwka, którą wyłapał Krzysiek. Igła, fantastyczny mecz. No a Zbyszek pocelował, no bardzo precyzyjnie.6 na pierwszej przerwie technicznej, w drugim secie, w dwóch pierwszych przerwach. W tym meczu nieznacznie prowadzili Brazylijczycy. Łukasz Żygadło. Cały czas Murillo. Lukas. Dobra akcja drużyny brazylijskiej. Ta para środkowych ma bardzo elastyczne nadgarstki. Kręcą w obie strony. Tu się nie można nastawić, że on będzie bił charakterystycznie, w jakiś bardzo charakterystyczny sposób. Wallace. Trafiony Bartosz Kurek. Trzymają dyscyplinę taktyczną na zagrywce Brazylijczycy. 8-8. Za blisko troszkę Bartek stał, pozycja wyjściowa, teraz skorygował, poszedł troszkę dalej. No, trzeba uważać, może zagrać teraz skróta, często to stosują. Jeszcze raz mocno myli się. My mamy tą rezerwę jeszcze.
ze Zbyszkiem Bartmanem, bo w trudnej sytuacji pamiętajmy, że on jako atakujący może stanąć do przyjęcia. Absolutnie nie jest wykluczone, jeśli taka będzie potrzeba. Ta umiejętność Bartmana może się bardzo przydać. No i znowu trzy ustawienia, mamy Ricardo pod siatką. Dobra zagrywka Bartka, przesunięta, krótka, za nisko rozegrana, ale to niech będzie problemem Brazylijczyków, blokowany Lukas. Za nisko rozegrana to jedno, ale proszę spojrzeć, jak reaguje Możdżonek. Był, znowu był i był wcześniej w wyskoku, niż doszła piłka do Lukasa. Nie miał gdzie kręcić. Lukas. Jesteśmy dobrze przygotowani taktycznie, Tomek. Bartek Kurek. Nie zawsze wszystko wychodzi, ale i tak poprawił tę zagrywkę Bartek. Dzisiaj tutaj postraszył Brazylijczyków i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. W drużynie brazylijskiej Dante. Dobrze Michał Winiarski. Bartman znów to przełamuje blok, ale przede wszystkim świetnie ruszony ten blok przez Łukasza Żygadłę. Cały czas na szerokości ta piłka nie daje szansy, żeby Brazylijczycy ustawili szczelny blok. Ale trzeba też dodać, że Zbyszek Bartman łapie piłkę na takim zasięgu, że on przełamuje palce blokującym. Tutaj bardzo poprawił swoją technikę wykonania akcji. Marcin Możdżonek. Sergio. Dobrze, Łukasz Żygadło, zaatakuje Bartman. Nie miał z czego, tutaj ryzyko byłoby zbyt wielkie. Wallace out! To jest out! Nie było bloku, prowadzimy 12-9. Zmiana rozgrywającego. Ricardo, za dużo popełnionych błędów. Widziałem Mino Bernardo. Podwójna, Bernardo. Wojtek, na razie. Na razie jest... podwójna, ale coś mi mówi, że zostanie. Że to będzie na dłuższym dystansie, bo ta para Ricardo-Wallace ma na koncie troszkę błędów. Tak, chyba wyczerpali na razie limit u Bernardo Rezende. No ale to jest oczywiście szansa. Przez chwilę jeszcze zimny Teo może nie od razu dostać piłkę. Bruno Rezende jest gotowy do grania na zmianach. On jest bardzo ogranym już rozgrywającym. Wojtek, on kiedy pojawił się na boisku w Toronto, wtedy zaczęła się dobra gra Brazylijczyków. No obserwujmy, zobaczymy. Teraz mają ustawienie od razu trzech w ataku, rozgrywający z tyłu. Marcin Możdżonek. Flotter Murillo. No i pierwszy atak Teo. No bardzo dobre rozegranie przy dobrym przyjęciu. Ciężko wyczuć, gdzie zagrać. Lukas. Bardzo dobre przyjęcie Ignaczaka, Bartosz Kurek. To jest nasze firmowe zagranie, chociaż zdążył na ostatniej chwili Bartek. Może bym dołożył 30-40 cm wyżej tą piłkę. Ona nie będzie dużo wolniejsza, a Bartosz troszkę bezpiecznie będzie mógł zakończyć. Tak spójrzmy, bardzo nisko. Jakby chciał, to by dotknął tą piłkę Nowakowski. A Bartosz atakował poniżej głowy. Bartman, tym razem fałd. Ale mamy ten minimalny bufor bezpieczeństwa, teraz w postaci dwóch punktów. Teo. Wyłączony Łukasz Żygadło, ale tu jest Ignaczak Winiarski. Bronią się Brazylijczycy, chyba trochę za dużo tych odbić, muszą nam dostarczyć piłkę. Jest kontra, środek, druga linia, broni Sergio. Murillo. Mamy szansę na kontrę. I jeszcze jedna kontra naszej drużyny, Bartman! O, pracował cierpliwie Wojtek, gramy tutaj, nie dajemy się ponieść emocjom. Spychamy bardzo szybko Brazylię do obrony. To my łapiemy taką sytuacyjną przewagę w tej akcji. Piłka jest po naszej stronie, my gramy. Kontry były po naszej stronie też nieznacznie, ale jednak w tym pierwszym secie, w drugim już zdecydowanie. Michał Winiarski. To trzeba przyjąć, Sidao. Kręcą bardziej chyba do prawej strony.
do naszej obrony, do pozycji. Problem Sidao polega też na tym, że on potrafi się uderzyć w przeciwnym kierunku do najścia. Dlatego jest... mówię, że tutaj nie ma co się nastawiać. Bartosz Kurek, no teraz chyba trochę zmierzył blok Brazylijczykom. Bardzo łatwo wyłapujemy te największe słabości drużyny Brazylii, polegające na tym, że dwóch rozgrywających nie mają wysokiego bloku, nie są w stanie zatrzymać, gdy Bartosz Kurek jest na lewym ataku. No, to są notatki. Nowakowski. Zaskoczył. Zaskoczył nas Bruno tą kiwką. Z drugiej piłki. Troszkę zdenerwowany, podrażniony, że tak łatwo przez niego się atakowało. Pokazał, że też trzeba uważać. Sidao. Wyszedł Bartman, trochę zadrżałem, że tutaj sędzia mógł odgwizdać to rozegranie. Niezbyt czyste, ale jest 16 punkt dla naszego zespołu i prowadzimy zdecydowanie na tej drugiej przerwie technicznej. Abrir um pouquinho, vamos largar o nosso padrão, vamos tentar equilibrar o padrão, achar o cano. Mamy trzypunktowe prowadzenie z Brazylią. Kto wie, czy Tomek moim zdaniem w tym momencie największym, czy tej całej ogromnej oczywiście przestrzeni w siatkarskich elementów, to jest gra z piłek sytuacyjnych. My utrzymujemy niewiarygodną skuteczność ataku, nawet przy słabszym przyjęciu. To, że Brazylijczycy rozgrywają swoją bardzo szybką akcję skutecznie, to nie jest żaden problem. To nie robi na nas wrażenia na pewno. Ale tutaj jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte w tym meczu. Bartman, jest asekuracja Michała Winiarskiego, będzie atakował Bartman. No właśnie Wojtek, to jest ta sytuacyjna piłka. On ma 100% skuteczności dzisiaj. Jakbyśmy wyizolowali naprawdę akcje, w których gramy piłką sytuacyjną, to ja takiej skuteczności już dawno nie widziałem. Zresztą i innych, Zbyszek bryluje, bo on ma... Może 60-70% tych piłek idzie do niego. Bartosz Kurek. Świetnie, Murillo tam z trudem. Jest obrona, może atakować Winiar. Jeszcze się bronią Brazylijczycy. Ale będzie walka po naszej stronie. Dobrze, dobrze dograł Marcin Możdżonek, Bartman. Ależ fantastycznie grają w obronie teraz. Dante po bloku. No przegraliśmy bodaj, Wojtek, pierwszą kontrę dzisiaj. No może nie pierwszą, ale w każdym razie niewiele. Kapitalna akcja z obu stron, no tutaj nie... Co po takiej akcji można powiedzieć? No jest wspaniałe widowisko siatkarskie, na pewno. Każdy miał swoją szansę. Potrafiła się drużyna Brazylii wybronić dwukrotnie. Ciasto trochę tam było na tym prawym ataku. Może troszkę faktycznie ten przerzut do lewego byłby... rozrzedziłby blok. O, pod górę tutaj Michał Winiarski. Nie zdołał się pozbierać i znów Brazylijczycy. Nie. Jest boisko. Nie wiem, widziałem, że liniowy pokazał, wow, dlatego ale po bloku było. Się. No jeśli było bloku, to oczywiście nie ma. Spójrzmy, jakby to wyglądało. O, to dostał jeszcze, przede tak wszystkim jest. Dostał Łukasz. Tak, piłka wyszła, wow, tego sędzia mógł nie widzieć liniowy.
Dante. Blockout, Michał Winiarski, to jest jego uderzenie. Wszystko się zgadza, ale w tym ustawieniu troszeczkę brakuje jednak akcji z, ponownie akcji z Możdżonkiem, żeby zakończyć akcję przez środek, bo zaczynają Brazylijczycy dość wcześnie przesuwać się do skrzydła. Michał Ruciak znów na zagrywkę w naszym zespole. Calujemy Murillo. O, wykonali świetną akcję z drugiej linii Brazylijczyk. Tak, tych kilka akcji teraz po dobrym przyjęciu Brazylijczycy rozgrywają w takim rytmie, że no nie ma łatwych decyzji. Są decyzje właściwie ekstremalne. Skaczemy do któregoś z zawodników ciemno, a za piłką nadążyć bardzo ciężko. Lukas, i to jest znów zagrożenie. Musi pędzić tutaj Łukasz Żygadło. Nie dali się teraz nabrać Brazylijczycy. 18 do 18. Będzie czas dla naszej drużyny. Now is the moment, guys, to stay spokojnie, to try to thinking only the reception. No? They serve very good, of course. No? I understand that if you want to win this set, you have to serve very strong. For this reason, focus on reception, calm down, not too strong, the muscle, relax, and receive the ball. Okay, guys? It's necessary, one good reception. Come on, all together, guys. Nie udało nam się powiększyć przewagi od tego stanu 16-13. Te dwie no, kapitalne akcje przedłużone, jednak wygrane przez Brazylię. Oni też czują, że to był moment, w którym mogliśmy odjechać już na dystans nie do odrobienia. No, ale nie dali. Brazylijczycy i tutaj będzie ciężka walka na pewno do samego końca. Dobrze by było zrobić przejście. Winiarski, bronią się Brazylijczycy. Murillo, Ignaczak, może atakować Michał. Zatrzymany Michał, teraz nie dał rady obić bloku Brazylijczyków. Trzy punkty w jednym ustawieniu, ale to się bierze ze znakomitej zagrywki Lukasa. On się nie chce pomylić, a my przejścia nie możemy sami zrobić. No nie możemy zagrać pierwszym tempem. Gramy na podwójnym, walczymy z podwójnym blokiem. O, zepsuł. Bardzo niewygodne dla nas ustawienie, jak się okazało. No, jeśli tylko się da, to myślę, że w tym momencie Łukasz Żygadło musi popróbować zagrać środkiem. Bo skrzydłowi mają coraz trudniej. A serwisowe Zbyszka Bartmana, nie pierwszy dzisiaj. Podoba mi się, że Zbyszek kieruje całą swoją energię w grę, a nie w te zbędne gesty, takie różne rzeczy, które go... To minęło, Wojtek. Rozpraszały i też pozbawiały go tej energii. Widać, że bardzo uspokojony, wyciszony. Słyszeć na czasach obu drużyn. My nie, ale może państwo słyszą. No to dajmy szansę. No jedno jest pewne, że jesteśmy świadkami pojedynku na noże. Dwóch przeciwników wagi no super ciężkiej. Tutaj nie ma żartów. Każdy tutaj pracuje. Tu są zagrania naprawdę na światowym poziomie. Nieosiągalnym dla kilku drużyn, tylko dla kilku drużyn światowych. Za daleko chyba trochę, wyrzucił piłkę Zbyszek Bartman. 20 do 20, no powtarza się sytuacja
z pierwszego setu. Musiał się ratować tutaj Łukasz Żygadło. Fontenkę atakuje Teo. Myli się Teo. A jeśli byśmy przytrzymali drugiego atakującego Brazylii, albo on będzie grał z błędem, to mogą się zacząć problemy drużyny brazylijskiej, bo już musiałyby nastąpić zmiany powrotne. Michał Winiarski. Po taśmie dograł teraz Dante. Jest dobry blok polskiego zespołu. Świetna okazja do kontry. Zbyszek Bartman. Przekroczył chyba linię trzeciego metra najpierw. Nie, miałem wrażenie, że on właśnie za bardzo uważał na linię trzeciego metra i odbił się. Mógł się odbić jeszcze bliżej. Zmiana w drużynie brazylijskiej. Thiago na zagrywkę za Murillo. No i sprawia nam kłopoty Bartosz Kurek. No. O, poszedł na siłę, ale tam potrójny blok. A w zasadzie to było jedyne wyjście. Jedyne co mógł robić, to chyba jeszcze trochę wyżej atakować, żeby... Przede wszystkim gonił piłkę, więc tutaj ten zasięg mu szybko się obniżał. Piłka była za wąska. Spokojnie, one side out, calm down. It's sure very good guys in position six. Calm down. And this is a one side of the shirt. Come on. Hey, 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 oh. Udało się Brazylijczykom troszeczkę jednak odrzucić nas od siatki. Spadła nasza skuteczność ataku na kontrakt, ale była tak wysoka, że po prostu jest nieprawdopodobne, żebyśmy to utrzymali. To jest niemożliwe. No, patrzmy. Kolejna zagrywka. Thiago Alvesa. Zagrał, że nie chciał popsuć po tym czasie. Bartman bronią Brazylijczycy. Nie było tempa tego ataku. No i no szkoda. Szkoda, że ta akcja nam nie wyszła, bo tego już jest troszeczkę za dużo. Nie wiem, czy to Zbyszek Bartman poszedł za szybko, czy piłka była ciut za wysoka. To jest sprawa do wyregulowania. Jeszcze raz Thiago. Nie doszła, nie doszła ta piłka. Będą mieli kontrę Brazylijczycy. Dante, out! Nie trafia. Out! Szukał bloku, nie znalazł. Mamy szczęście. No, był pod piłką wyraźnie. Mamy zmianę. Potrzebna jest chyba chwila przerwy. A nie, wchodzi Kuba Jarosz na zagrywkę za Nowakowskiego. No, mamy jeszcze w pamięci ten nas serwisowy. Ale przecież nie wszystko dzieje się na zawołanie. Na pewno będzie wykonywał zagrywkę mocną. Zmiany powrotne także w drużynie brazylijskiej. No, sytuacja trudna. Trudna, bo teraz nie możemy właściwie popełnić żadnego błędu. A jak zatrzymać pierwszy atak Brazylii? To jest od pewnego momentu kłopot. Nie trafił. Kuba Jarosz, wraca Piotrek Nowakowski, ale Brazylijczycy będą mieli piłkę setową. Sidão. Zepsuł. Gramy dalej. Dostajemy jeszcze jedną szansę. Teraz Łukasz Żygadło. Spójrzmy na ustawienie Brazylijczyków. To jest ważne. Pod siatką jest Bruno. Bruno pod siatką. Ma tutaj Lukasa. I Dante na lewy. I Dante na lewy. Krót tutaj, żeby na przecięcie drogi dojścia. To nie była dobra piłka, jeszcze gramy. Ach, szkoda, że Bartek Kurek nie utrzymał piłki po naszej stronie. 1-1, 25-23 wygrywają Brazylijczycy. Dłuższa przerwa, 10-minutowa i wracamy
do Państwa, do katowickiego spotka. 23 punkty ugraliśmy przy 26% przyjęciu. I to chyba największy mankament w drużynie, który się niestety przełożył na skuteczność gry. Nasi dwaj środkowi nie atakowali ani razu. To jest, tak być nie może. Na tym poziomie z taką drużyną na pewno nie. To gdzieś zabrakło. Zabrakło Winiarskiemu, zjechała skuteczność do 33%. Zbyszek Bartman też nie dał rady już ze wszystkich piłek zakończyć akcję. Musimy poprawić zdecydowanie przyjęcie i musimy, musi Łukasz Żygadło tutaj postarać się pograć środkiem, jeśli tylko będzie taka oczywiście możliwość. W innych elementach nie było źle. Tutaj ilość błędów została zmniejszona przez nasz zespół. W ataku, mimo tak słabego przyjęcia, prawie dorównaliśmy. 41 do 47 na korzyść Brazylijczyków. Natomiast w kontrataku zjechaliśmy do 35%. Tak, to oni podwyższyli do 42%, a mieliśmy w tym pierwszym secie przewagę zdecydowaną w tym elemencie. No ale jest dobre widowisko siatkarskie na pewno. Dobry poziom tego spotkania. I czekamy na rozpoczęcie trzeciej partii. Wszystko gotowe. Nie ma zmian oczywiście w naszym składzie. Bartosz Kurek, Zbigniew Bartman, Łukasz Żygadło, Piotr Nowakowski, Marcin Możdonek, Michał Winiarski i Krzysztof Ignaczak. Brazylijczycy Sergio Sidao, Dante Lucas, Bruno rozpoczyna, nie Ricardo. No i Murillo, ale także ataku zagra Teo. Czyli nie z Wolasa. Utrzymał tę podwójną zmianę. Tak, ta zmiana była dobra. Ci zawodnicy w pierwszej fazie, Teo jeszcze troszeczkę niepewnie, w ogóle rozkład ataku w drużynie brazylijskiej jest bardzo trudny do zanalizowania, do przewidzenia. Rozpoczynają Brazylijczycy, Dante. Bartosz Kurek, 1-0. Zagrywa Marcin Możdonek. We dwóch Brazylijczycy przyjmują ten typ zagrywki. Potężne precyzyjne, uderzenie, nie do obrony. Mają tutaj dwóch równorzędnych graczy w ataku. Pamiętajmy, że jeszcze jest Bisonto, który jest kontuzjowany. Za wszelką cenę trzeba poruszyć Brazylijczyków w przyjęciu. Lucas trochę nam krzywdę narobił swoją zagrywką. I teraz także Nęka, Bartka, Kurka. Krótka, ale grana na lewym ataku. Tam było ciasno. Murillo. Będziemy mieć kontrę. Jest Łukasz Żygadło. Zbigniew Bartman. Przyspieszenie na ten prawy atak. To już jest norma w grze naszego zespołu. Nie ma wysokich piłek. Nawet z takich sytuacji, gdzie wiadomo, że zgubienie bloku jest właściwie niemożliwe. Ale tempo akcji dalej można utrzymać. To była kiedyś tylko i wyłącznie broń Brazylijczyków, takie granie. No niewielu tak potrafiło grać, niektórzy wręcz nie chcieli tak grać. Nieudana zagrywka Zbyszka Bartmana. No ma prawo być zmęczony ten rozkład ataku, o którym mówiłem, Zbyszek. 12 razy w drugim secie atakował. Out. Ciekawa zagrywka. Bruno. Bartosz Kurek. Na dwa tempa Teo. Kto wie, czy tam nie było auto, ale możemy grać. Trudna piłka sytuacyjna i Brazylijczycy teraz mają kłopot. Ignaczak. Michał Winiarski jeszcze jakimś cudem się wybronili. Dante blokowany i tego jeszcze sięgnie Sergio.
Teraz ta akcja po naszej stronie. Troszkę odetchnąłem, bo mieliśmy błędy techniczne po naszej stronie i nie wyglądało to najlepiej przez moment. Bronią Brazylijczycy. Brazylijczycy zaczynają naprawdę dużo teraz grać w obronie. 4-2, Bartosz Kurek. Murillo. Łukasz Szygadło. Tak naprawdę to mógł tylko to zrobić, bo ta piłka była dość ostro wgrana. Była, ale Łukasz mógł wykonać również wystawę. Tutaj nic nie przeszkadzało. On wykorzystał dobrą piłkę, spójrzmy. Lewą ręką, to jest spore zaskoczenie. Przecież Łukasz jest zawodnikiem praworęcznym. Piotr Nowakowski. No, tam trafił Murillo. Dante, blockout. No to jest też specjalista od obijania rąk. Nie jest łatwo grać przeciwko temu zawodnikowi. Sidao. Jedna kas serwisowy. Podskoczyła ta piłka na taśmie. Ewidentnie no, szukają, wyłuskują nam tutaj tego Bartosza Kurka, w tą strefę próbują posyłać. To ustawienie, w którym on jest na środku, no, jest najtrudniejsze do pomocy. Nie można go wspomóc. A i znowu po taśmie, ale jest dobre to granie. Bartman w taśmę. Znowu nie zagraliśmy środkiem, a przyjęcie było lepsze. No, troszkę to mnie dziwi, że jednak próbujemy kontrolować. Choć nie można powiedzieć, ta piłka była dobra, była na pojedynczy bloku. Sidao. A ma szczęście, trzeci raz zagrywa po taśmie. Bartman, za lekka ta piłka. I znowu Dante. Ale dobra samoasekuracja. Teraz warto by to skończyć. Czy było po bloku? Tak jest. Siatka przez blok. No teraz chyba też odetchnęliśmy, bo Brazylijczycy mogliby zacząć nam odjeżdżać. Mamy taki fragment gry, w którym no nie jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie akcji punktowej. Równie dobrze sędzia mógł nie zauważyć tego bloku. Łukasz Żygadło. Aut! Aut! Teraz pomylił się Teo. No miał wykładankę, dostał tak dobrą piłkę, że... miał do wyboru, do koloru, jeśli chodzi o kierunki. Łukasz Żygadło. Nie przeszła ta piłka. No niewiele. Łukasz markował zagranie po prostej. W ostatnim momencie posłał piłkę do skosu. Teo. Pierwsza przerwa techniczna w trzecim secie. Prowadzenie reprezentacji Polski. Open the hands. Okay, guys? Open the hands.
guys. Come on, guys. Michał Winiarski. Pani ministra Pucha. Przestaliśmy od jakiegoś czasu sprawiać kłopot swoją zagrywką Brazylijczykom. Chyba pierwsze oznaki zmęczenia widzę w naszej drużynie u niektórych zawodników. Taka zadyszka. Odrzucił tę piłkę Łukasz Żygadło. No, popełniamy błędy. Dziewięć do ośmiu dla Brazylii. Bampe. Oj, poczekali teraz na Bartosza Kurka. No z tych sytuacji ustawienie potrójnego bloku nie stanowi problemu. O przerwę prosi Andrea Anastazji. To nie jest dobry fragment gry polskiego zespołu. Spadły na wszystkie wskaźniki jakościowe. The control of the match. In service, no, time out, no, strike out. We don't say that our philosophy is not this. Our philosophy is after time out, I put the ball on the other side. After a difficult moment, I use the technique, I use the tip in one. In this moment, we want to work on power. It's not possible. You have to be back there. Dobrze by było nie dać odskoczyć Brazylijczykom, bo to się może skończyć gra w tym secie. Zaczynają wtedy grać troszeczkę, dokładają jeszcze więcej takiego, powiedział, takiej lekkości w swojej grze i wtedy już jest naprawdę trudno. No zobaczymy, ale może to taki fragment, tak jak mówię, krótki moment, w którym mamy problemy techniczne. Nie możemy dokładnie na razie przyjąć. No, chciał tu precyzyjnie zagrać Bartosz Kurek, ale bronią cały czas Brazylijczycy. Teraz my w obronie. Jeszcze raz Kurek. Jest krótka, ale ciągle zdążają Brazylijczycy. Bartman. No wygraliśmy, znów cierpliwie grając. To prawda. Choć wygląda na to, że te przedłużone akcje sprawiają nam coraz więcej problemów. No za niska piłka tutaj do Mozżonka. No tutaj popis Sergio. Tak, bardzo by się przydało odciążyć naszych skrzydłowych, bo Bartosz Kurek... No zagrał raz krótką w kontrze. Jest mocno zmęczony. Zbyszek Bartman też widzę, że już nie regeneruje się między akcjami. Ciekawy jestem, jak zareaguje Anastazji. Teo. Nie byłoby chyba złym manewrem teraz posłać do boju Zagumnego z Jaroszem na jakiś czas. O, tam też kłopoty ma Piotrek Nowakowski. Widzę, jak się rozciąga. Lukas. Nie kończymy pierwszego ataku. Mateo. A coraz trudniej przychodzi nam. Będzie zmiana. Zakończenie akcji na podwójnym bloku. Pierwszy do zmiany idzie Bartosz Kurek. Michał Kubiak. Pamiętajmy, że Bartek miał drobny uraz, nie grał w Toronto. Na pewno potrzebuje grania. Potrzebuje grania i też może mieć na drobny ślad utraty takiej wydolności kondycyjnej. Ta intensywność ostatnich akcji, no nie mamy przyjęcia precyzyjnego, gramy wysoką piłką po skrzydle. Lukas. O, mamy kłopot z przyjęciem, ale nie dał się nabrać Ignaczak na tę kiwkę. Bartman.
Jest blok polskiego zespołu. Tego też trochę brakowało. No, łyknął igła tutaj Bruno. Muszą wrócić do tego grania i na pewno to się stanie za chwilę. Taką przynajmniej mamy nadzieję. Co do naszej drużyny, to nie jest przecież zły wynik. Chociaż przydałaby się dobra zagrywka na pewno. No, sytuacja lekko się odwróciła. Taki wynik 13-10 się pojawiał dwukrotnie w tamtych setach, ale to my byliśmy drużyną prowadzącą. Szykuje Anastazji powoli chyba zmianę. Widzę grzejącego się bardziej intensywnie Kosoka. I przesunięta krótko. No i przedarł się Piotrek Nowakowski, mimo że czekało na niego dwóch. Nawet jeśli się nie uda zgubić bloku, to tak jak mówiłem wcześniej, warto zaryzykować, warto popróbować. Bo często te zagrania wizualnie może nie najlepsze, ale są skuteczne, a tego szukamy. Kubiak. Spokojnie przyjął Dante, jest w bloku Nowakowski, ale piłka ląduje na aucie. Dobrze Piotrek wyczuł, gdzie uderzy Sidao, ale Murillo. No, bardzo wyraźny błąd teraz w ataku Winiarskiego. Jeszcze raz Murillo. To jest najwyższe prowadzenie Brazylijczyków, te czteropunktowe. Dobre przyjęcie Kubiaka dwukrotnie. Portman! Wchodzi Kosok. Będzie zmiana za Marcina Moszczonka, Grzegorz Kosok. A zagrywa Piotr Nowakowski. Dante po taśmie, chyba fałd. Chyba fałd. Mamy bok. No, była bardzo trudna piłka. Bruno wystawił bardzo niedokładnie. Ale spójrzmy, ta zgasła, ta piłka, no chciało go przejść piłkę o blok. Dobrze, że Łukasz tam nie był zbyt nadgorliwy i nie szukał piłki, tylko trzymał równo kierunek. Nowakowski. Druga przerwa techniczna w trzecim secie. 16-13 dla Brazylii. Guys, so I repeat what I think about this match. Now we have to play with our system. No, not only the power. We have to use the kid in every moment. In every moment, it's very important. Eh? We have to continue to fight. We have to defend one ball. We have to set one good transition. Guys, the kid is very important now. Calm down. Tak obserwuję i sprawdzam jeszcze raz statystyki, ale mam wrażenie, że musimy chyba zrezygnować z taktyki zagrywki tylko w Murillo flotem, bo on ma blisko 90% jakość przyjęcia. Chyba obciążenie Dante by tu było dobrym rozwiązaniem. Zepsuł Sidao. Łukasz Żygadło, to nie jest zły wynik. Nie takie przewagi odrabialiśmy. Yeah.
Lokas z lekkim opóźnieniem atakował, ale bardzo pewnie. No to jest jedna z najtrudniejszych wersji dla blokującego, jak on czeka w powietrzu, obraca się, przepuszcza blok. Teo, to nie jest mocna zagrywka. Przesunięta krótka, Grzegorz Kosow zaczyna grać środkiem. No i brawo, brawo, bo sytuacja nie była łatwa, ale dawała szansę zagrania. Dobrze, że Łukasz to wykorzystał. Spójrzmy, biegał, ale szedł mu Kosow. Piłka za niska, ale mimo to dalej skuteczna. Michał Winiarski. O, podskoczyła teraz piłka Murillo. Teo zablokowany! Michał Kubiak, Grzegorz Kosow. To są zawodnicy, którzy pojawili się przed chwilą na boisku, ale robią swoje. Tu nawet teraz ułamek sekundy. Lepsza, szybsza reakcja tych świeżych graczy może dać wyrównanie przewagi tego tempa, które stosuje Brazylia. A Kubiak znakomicie teraz zamknął prostą. Depois do tempo, número 2 no saque, pode ter quebra aqui. Segunda coisa, esse número 4, bola de tempo, é um pouco mais reto aqui. Está de meio, são todos para 61, tá? Só vai saber o número 4, o que faz. To była przerwa na żądanie Bernardo Rezende. Mamy zagrywkę. Michał Winiarski. Nie chciał wyraźnie zepsuć, czy Michał Dante? Niewiele brakowało. A było, było blisko, ale powtarzamy jednak cały czas, trzymamy taktykę Murillo. On prawie w ogóle nie bierze udziału w ataku. Dante. Dobre przyjęcie, jest krótka i Grzegorz Kosow. No, sprytnie tutaj Grzegorz Kosow przełożył rękę, spójrzmy. O, no mamy zmienników na tej pozycji. Dobrze, dobrze, że dał troszeczkę świeżej krwi, troszeczkę tej energii drużynie, bo było widać, jak ta pierwsza szóstka lekko gaśnie. No i znowu Murillo, I Teo na czystej siatce, ale jest obrona, teraz źle zagrał Kosow. No to była rotacyjna piłka, strasznie trudna do podbicia sposobem dolnym precyzyjnie. I przedarł się Teo. Na tak rotacyjną piłkę po obronie, no trzeba się zmusić czasami i próbować odbijać palcami. Lukas. Zbigniew Bartman, w siatkę wpada Murillo. No, atak zakończony, więc to nie ma wielkiego znaczenia. No i znów wydaje się, że będziemy mieć zaciętą końcówkę tego setu. Tak wyraźnie nasza drużyna zwalnia, teraz nie śpiesząc się, bardzo, bardzo rozsądne, bardzo rozsądna strategia w tym momencie. Zmienia zagrywkę również Bartman. Troszkę za łatwo, za łatwo. No i łatwo też kończy ten atak Teo. Ciągle lepsi Brazylijczycy, to punkt to o dwa, ale ta przewaga już była wysoka, czteropunktowa. Nie możemy sobie odpuścić jednak tej... Ta taktyka nie może spowodować ułatwienia zagrywki, o tak powiem. Bruno. Nowakowski. Bardzo dobra przesunięta krótka. No wystarczy przyjąć w okolice trzeciego metra. Już może grać Łukasz Żygadło. Jest to też dobre przygotowanie potem na kolejne akcje. Te odwrócenie potem akcji do prawej strony powinno być na pojedynczym bloku.
Rzucający serwis, jest blok, asekurują się Brazylijczycy. Będzie atakował Teo. I trafia. Obok naszego potrójnego bloku. A bardzo miękkim atakiem, takim skróconym, zaskoczył obronę, zaskoczył Ignaczaka. Nie możemy doprowadzić do remisu. Thiago Zamorillo. No i już możemy się spodziewać bardzo mocnej zagrywki. No, za wszelką cenę musimy w tej akcji przytrzymać piłkę w grze i... Zepsuł Thiago. I tylko punkt przewagi Brazylijczyków. Zmiany w naszym zespole. Michał Ruciak na zagrywkę za Piotra Nowakowskiego. W każdym secie wchodzi Michał. A trzecie dla Brazylijczyków, bo wiedzą, że nie mogą teraz stanąć we dwóch. Dante stoi normalnie do przyjęcia. Wcześniej się chował. I też wiedzą, że zdaje się Ruciak będzie kierował piłkę właśnie w jego strefę. Tak jest. No, przejął Dante, nadał od razu tempo tej akcji. Grają to, co potrafią świetnie Brazylijczycy. Zwracaliśmy uwagę, proszę zwrócić uwagę. On płasko przyjmuje, od razu nadając rytm tej akcji. Ciężko nam jest pogorszyć jakość przyjęcia Brazylii. No i to jest chyba warunek, bo bardzo rzadko teraz blokujemy. Sidão. Zepsuł. No tam dobrze, że odskoczył Zbyszek Bartman, bo to się zdarza czasem, że tych przebiegających, atakujących... Nie wolno stracić kontaktu wzrokowego z piłką, bo to grozi właśnie takim. Zmienia Łukasz Szygadło. Teraz widzicie Państwo, jak dostał instrukcję od trenera. Zobaczymy, co on będzie próbował, gdzie posłać piłkę. Bawo Morillo. Dante, pojedynczy blok Zbyszka Bartmana i mamy remis 22-22. No i teraz się zacznie. A to jest to, co najpiękniejsze w siatkówce. Wygrać pojedynczym blokiem akcję. Zrobił starą sztuczkę Zbyszek siatkarską. Przy takim wyniku. Pokazał się po prostej, przełożył na skos. Będzie czas dla Brazylii. Dał się złapać na to Dante. Za późno wzięty, niedopuszczona. Przegadło na Morillo, teraz niezbyt pewnie Morillo. Jest kolejny blok naszego zespołu! To jest ten element, który nas prawie nigdy nie zawodzi. Jesteśmy na prowadzeniu, cały set przegrywamy. Teraz o ten punkt jesteśmy lepsi. To troszkę tak jak Brazylia w secie drugim, oni wtedy potrafili dojść. Na razie mają dużo nerwów Brazylijczycy, że nie dostali tego czasu. No, w ogóle są zdenerwowani. Strasznie brakowało nam tego bloku punktowego. Dobrze, że się pojawił. To jest cały urok siatkówki. Nagle w niespodziewanym momencie, przy dobrym przyjęciu, przy rozegraniu na pojedynczym bloku łapiemy dwa punkty. To jest element nieprzewidywalny, ale zawsze przy naszym zespole. Łukasz Szygadło. Znowu Morillo, teraz jest przyjęcie. O, miał wyczyszczoną siatkę, skoczył do pierwszego tempa Grzegorz Kosok. Zmiany Wallace i Ricardo. No i ja w tej zmianie widzę naszą szansę. No zobaczymy, co zrobi Ricardo. On, te jego zagrywki wcześniejsze, poza taką jedną podciętą rotacyjną... Nie, jednak nie. Jest zmiana, tylko została za szybko. Niedokładnie wykonana. Na to zwracają sędziowie uwagę. Ricardo. O, lekki skrót, Winiarski po prostu jest boisko, jest 24-23, pokazują Brazylijczycy. No zobaczmy powtórkę. I
Michał Winiarski. Boisko ewidentnie, nie ma tutaj dwóch zdań. To jest piłka setowa dla naszej reprezentacji. Musi być trochę dyskusji. To by nie była Brazylia, gdyby takie sytuacje nie miały miejsca. Winiarski mocno! Brawo, brawo! Seta! Ależ to jest fantastyczna sprawa! Przegrywając praktycznie, będąc już w ogromnej defensywie, potrafimy wygrać 25-23. Prowadzimy z Brazylią 2-1. Reprezentacja polskich siatkarzy prowadzi z Brazylią 2-1. Ileż emocji dostarczył nam ten trzeci set, w ogóle całe spotkanie dostarcza nam tutaj wielu wrażeń. To jest siatkówka na najwyższym poziomie. No i mieliśmy tutaj duże zamieszanie w przerwie. Brazylijczycy nie mogli się pogodzić z tym, że Michał Winiarski zaatakował w boisko, bo było boisko, bo to wszyscy widzieli. Widział superwizor, mają przecież też ekran swój na stoliku. To nie o to chodziło już potem, Tomek, wiesz? Po czasie, znaczy po przerwie, po zmianie stron, po zakończonym tym gdzieś secie. Gdzieś się potrącili lekko, oczywiście, ale to też tam, się było zamierzone na pewno. Gdzieś tam, zdaje się, Paweł Zagumny, no, znając włoski, pewnie wymienił jakieś ze dwa zdania. Może nawet nastąpił lekki fizyczny kontakt, mijając się, no bo Brazylijczycy byli oburzeni, ale no i o jednej sprawie dyskutowali i o drugiej dość agresywnie. Wróćmy do czysto sportowych spraw, bo te tutaj były bardzo istotne. Przede wszystkim blok w końcówce naszego setu. Absolutnie. 5-1, 5-2 wygraliśmy tego seta w blokach i te bloki no, były bezcenne, bo w tym momencie na pojedynczym dwukrotnie zatrzymaliśmy Brazylijczyków. Znakomite zmiany w polskim zespole. Grzegorz Kosok i Michał Kubiak. No to jest właśnie zespół. Podkreślamy to słowo zespół, bo o to właśnie chodzi. Przecież nie wszyscy mogą wytrzymać całe spotkanie na najwyższym obrocie. No, przecież Brazylia też dokonuje zmian. Też Bernardo Rezende wprowadził dwóch nowych zawodników do gry. Wszystko już, o czym mówiliśmy, za nami. Teraz podrażnieni Brazylijczycy rozpoczynają od efektownego ataku. Ale to my prowadzimy w całym meczu 2-1. Tak, ciekawa akcja, ona jest trudna do i odczytania, a potem do prawidłowej reakcji. Dante musiał pobiegać trochę, że gadła, to Kubiak pod górę atakuje nieskończony. Ten atak 2-0. Teo, który pozostaje na pozycji atakującego, Bruno pozostaje na rozegraniu. Lucas Murillo, Dante i Sergio, to jest skład Brazylijczyków. Tak, Brazylijczycy cały czas przeważają w jakości przyjęcia, ale jest względna równowaga w ataku. A teraz jest out i pierwszy punkt dla nas w tym secie. Ilość błędów zbliżona, my 44% w ataku, oni 43%. Grzegorz Kosok. Dobra zagrywka tuż nad siatką. Murillo wybroni to żygadło. Będzie kontra. Trudna piłka, Kubiak. No Sergio to łapie w obronie, ale znów jest blok i to jest kolejny blok Michała Kubiaka. O, doskonale Michał zareagował. A Bruno Rezende zagrał ponownie tą krótką za głową. Nie miał tutaj Kubiak szansy na nabicie. Spójrzmy. A, byłoby to fajne zagranie, gdyby nie zorientował się Kubiak, bo to on pomógł środkowemu. 2-2, Grzegorz Kosok. Niedobra ta przesunięta, krótka, warto to wykorzystać. Bartman wepchnął tę piłkę, a był posłany w niezwykle trudny bój tam na prawym ataku. Co ciekawe, że przy tych szybszych piłkach zawsze jakoś sobie łatwiej można poradzić. O, nie wiem, czy chciał schować ręce Murillo, ale za późno się zdecydował. Oj, przekroczył linię 9 metra. Grzegorz Kosok to pierwszy taki błąd dzisiaj w ogóle. Zdarza się. 3-3.
Lukas. Idealne przyjęcie, środek, droga linia, Michał Winiarski. A jeśli poprawimy tylko ciut jakość przyjęcia, to wydaje się, że jesteśmy już po kryzysie. No idealne, idealne rozegranie. Na tę akcję nie ma reakcji, która zabezpieczy wszystkie strefy. Zbigniew Bartman. Bruno. Skrót, ale to nas nie zaskoczy. Bardzo dobre przyjęcie. Kubiak po rękach. No, opanował to Michał. Bardzo dobrze. Cieszmy się ze zdobytego punktu, ale Łukasz Żygadło musi uważać, bo te ostatnie dwie, trzy wystawy są niebezpieczne. Wymuszają tylko jeden rodzaj zagrania. Dobra, mocna zagrywka. Murillo zablokowany przez Michała Winiarskiego. 6-4. Dwupunktowe prowadzenie. Znów blok. No, gra naszego zespołu blokiem zaczyna imponować. To może przygasić Brazylijczyków. Kubiak. Sergio tam z najwyższym trudem, będziemy grali, dobry pasywny blok, igła, Winiarski po skosie, jest punkt, 7-4. Szaleje Spodek, ale jest powód ku temu. Bardzo dobry, kolejny pasywny blok, zatrzymuje pierwszą akcję Brazylii. O tym wspominałem na początku meczu, a właściwie przed jego rozpoczęciem, zatrzymać ich pierwszą akcję i oni tracą impet. O przerwę prosi Bernardo Resende. Jedno może zaimponować, Wojtek, dzisiaj mieliśmy kryzys ewidentny, potrafiliśmy się z tego pozbierać i wygrać końcówkę, te najważniejsze piłki, teraz to już się przekłada na naszą dominację, oby do końca, bo wiadomo, że Brazylia tutaj będzie walczyć, odrabiała dzisiaj trzypunktowe straty, ale może nie w tym secie i nie w tym meczu już. Bardzo dojrzale zachowuje się nasz zespół, to jest całkiem inny zespół od czasu rozegrania Pucharu Świata. Tak, Puchar Świata zmienił wszystko. Koniec niepotrzebnych emocji. Są kryzysy w siatkówce, są miejsca, w których cały zespół musi umieć sobie pomóc. Nie ma nerwowości w zespole, nie ma złych gestów, takich negatywnej energii. Murillo. Łatwa zagrywka. Pyszek Bartman. Gramy pewnie. I pewnie też prowadzimy na pierwszej przerwie technicznej w czwartym secie z Brazylią 8-5. Jest tylko jeden, to jest pseudonim Michała Kubiaka od tej pamiętnej akcji w Nagoi, którą Krzysztof Ignaczak określił jednoznacznie, że Michał poszedł jak dzik w żołędzie. Tak się rodzą czasami pseudonimy, które będą
obowiązywały przez kilka ładnych lat, a może już na zawsze. Piotr Nowakowski. Jest by czysto Murillo, ale zdołali rozegrać krótką. No, tym razem ze wznoszącej piłki atakował Sidao. Tak, ta piłka przesunięta i on dowolnie, widzimy, odbija się daleko, jeszcze lecąc do przodu, ucieka od naszego środkowego. O wiele, wiele tych różnych akcji ma Brazylia. Niebezpieczny bardzo skrót, ale tutaj zagrał fantastycznie Grzegorz Kosak. Jakie wstrzymanie ręki. My mamy mniej wersji może ataku, może nie stanowimy aż takiego zagrożenia, ale nasi zawodnicy też potrafią wykonać akcję skuteczną. Ile spokoju zachował Grzesiek w tej akcji. Łukasz Żygadło. Nękamy non-stop. Murillo, to była taśma chyba, puścił to sędzia. Dante może atakować. Michał Winiarski. Ależ to byłoby pięknie, 4 punkty przewagi. Troszkę chyba doprowadziliśmy tą akcję. Zbyt nonszalacko zagraliśmy, może tak powiemy. Oj, tutaj taśma była, tu była taśma. Tutaj Ignaczak wystawił piłkę, no. Nie najgorszą, ale nie dającą za wiele szans wyboru. Dobrze przyjął Igła. Przesunięta krótka, Grzegorz Kosok. Jak nie graliśmy środkiem, to nie graliśmy. Teraz każda akcja idzie przez środek. Przede wszystkim wróciło do grania. No, to była taka 4-metrowa przesunięta krótka. No właśnie, to są różne wersje, prawda? To jest chwila na oddech dla skrzydłowych. Michał Winiarski zagrywał, Dante. No spokojnie, bokiem do siatki, zmiana kierunku. Doskonale to zrobił. To jest ta najwyższa klasa światowa. Spójrzmy na jego ułożenie ciała. No kompletnie nie wiadomo, gdzie pokieruje piłkę. On kończy atak samym nadgarstkiem. No potrafi niewielu graczy na świecie. Ale zagrywa w aut. 11-8. Utrzymuje się to 3-punktowe prowadzenie. Myśmy tutaj nie przekroczyli tej magicznej bariery 4 punktów przewagi w tym meczu. No ciekawe, tak. Grzegorz Kosok. Bez problemu Sergio. No i znowu jest kontuzja. Oby nie, może w stanie tam Zbyszek Bartman. No to by było jakieś fatum, ale miejmy nadzieję, że nie. Nie wiem, czym to było spowodowane, czy tam przejściem dołem. Nic się nie stało. Całe szczęście. Dobrze, że Zbyszek ma te ochraniacze. No, one niewiele, znaczy pomogły Piotrkowi Nowakowskiemu, który też mimo wszystko skręcił staw środkowy. Przekracza linię 9 metra Lukas. Dalej trzymamy 3-punktową przewagę. Popełniają błędy Brazylijczycy, widzimy lewa stopa. Zbyszek Bartman. Bezpiecznie zagrał. Broni Igła, fantastycznie może zdążyć. Nowakowski, Bartman, boisko. Tak pokazał sędzia liniowy, ale pierwszy tę decyzję koryguje. Zaraz zobaczymy, jak to było naprawdę. Broni Igła kapitalnie. To jest boisko. Dotknęła piłka, zahaczyła piłka o linię. Decyzji nie zmienimy. Piłka się zgniotła. Była bardzo była za linią. Musimy wrócić do gry. Właśnie takie Piotrek Nowakowski, ale teraz jest błąd.
ale szkoda, bo tutaj zaczynamy tracić teraz przewagę i będzie nerwowo za chwilę. A teraz była linia. Teraz było boisko. No, dwa fatalne błędy. No. Teraz out. Fatalne błędy popełnili sędziowie. Druga piłka była na pewno w boisku, natomiast tą pierwszą, Tomek, to bym się mocno wahał, co pokazać. Gdyby był challenge i ta cała maszyneria do sprawdzania, to pewnie pokazałaby. Ja zawsze mówię, że jakby piłka była mokra, to ona by ten ślad zostawiła jednak na zielonym, moim zdaniem. Ona się zgniotła i złapała kontakt z linią. Do starych jabłonków. Murillo, Igła wyszedł dobrze do tego ataku. No, ale fakt pozostaje faktem, że ta przewaga stopniała. O, wracamy do gry w kontakcie punktowym. Rzucił dłonie na skos Michał Winiarski, Murillo po prostu. Dobrze, Kubiak. Bartman, to będzie punkt dla naszej reprezentacji. Interweniuje u sędziego Santiago Michał Winiarski. Piotr Nowakowski. Przebudził nam się Murillo w ataku, bo on raczej przez te wszystkie mecze, które tutaj grał w Katowicach, skupiał się na przyjęciu. Rzadziej atakował, ale teraz... Spójrzmy, jak to rozegrali. Oj, oj, oj. O, poszedł Kosok, bo musiał iść za Sidao. A Murillo wjechał tą strefę wolną. No i Sidao przechodzi na flot. Dobrze, dobrze, Kubiak przyjął palcami. Michał Winiarski. Twardo gramy, ale przede wszystkim to było rozegranie na pojedynczy blok. Przełamuje Michał Winiarski. Tak, no, przy dobrym dograniu, dobrze, że mamy odpowiedź tak samo agresywną, tak samo kombinacyjną i szybką. Łukasz Żygadło. Gramy, gramy. Tę piłkę Winiarski zablokowany. No niestety, nabicie to na zewnątrz z takiej piłki już troszeczkę bardziej statycznej już nie jest takie łatwe. Teo. Dobre, bardzo dobre przyjęcie, środek, druga linia, to jest boisko. Teraz już sędziowie nie mają wątpliwości, mam nadzieję. Prowadzimy na drugiej przerwie technicznej w secie czwartym, 16-14. I popatrzmy sobie na ten atak Michała. Odpowiadamy tym samym. Tak, kapitalna jest odpowiedź naszego zespołu. Niewiele wyłapałem, jedyne co słyszałem, to service block defense, service block defense. To ostatnio nam działało. Jest fragment gry, gdzie oba zespoły zaprezentowały grę bardzo kombinacyjną, gubiąc swoje te manewry na bloku, nikomu nie wyszły. Znowu pani ministra Mucha. Dobrze się bawi też tutaj. No, chyba nie ma takiego tutaj obserwatora tego spotkania, którym się świetnie nie bawił, bronimy, nie zdążył Łukasz Żygadło. Ach, jak niewiele zabrakło, żeby ta obrona była troszkę skuteczniejsza. Zabrakło, spójrzmy. A tutaj podszedł dosyć głęboko Igła, ale poskoczyła ta piłka na taśmie. Intuicyjnie bronił.
Tam Teo miał absolutnie wolną przestrzeń do wykonania potwornie mocnego ataku. Dante. Out. No spokojnie, odprowadzał wzrokiem Zbyszek Bartman. Dobrze, że cały czas są te dwa punkciki w zapasie. Pojawiają się jakieś zmiany w naszym zespole. Na razie Grzegorz Kosok na zagrywce. Broni Żygadło, ale w siatkę wpada Michał Kubiak. Próbował tym pojedynczym blokiem być bardzo, bardzo agresywny. To spowodowało błąd dotknięcia górnej taśmy. Spójrzmy. Tak, chował maksymalnie, szukał. Lukas. Out! Popełniają błędy w zagrywce Brazylijczycy. Siadła zagrywka Brazylijczykom, mocna. To daje nam troszkę spokoju. O, teraz gdybyśmy dodali jakikolwiek kciuki do tego. No spójrzmy na ustawienie. Bruno przy siatce. Nasza linia bloku Żygadło, Kubiak, Nowakowski. Nie. Jeszcze nie. Zdaje się, że to się znowu wszystko rozegra w końcówce, tak jak w tych poprzednich trzech set. Na pewno ci mocno zagrywający zawodnicy no tracą siły, oni są już bardzo zmęczeni. Jest to sekuracja, jeszcze pędzi Żygadło, ale nie damy rady. Będzie remis. Trzeba będzie walczyć do samego końca. Teraz Brazylijczycy poczuli. Ale ambitnie walczył tutaj Łukasz. Bruno. Jest dokładne przyjęcie. Kubiak! Poszli tutaj za Piotrkiem Nowakowskim, zrobiła się luka. A robi się taka z tej akcji, wychodzi podwójna, krótka, przesunięta. Gardini podpowiada coś Anastasiemu. Idzie jakaś uwaga do Łukasza Żygadły. Michał Kubiak, tutaj będzie mocna zagrywka. Tak jest, ale w Sergio on radzi sobie, broni na drugą stronę Kubiak. Sergio, jest by dokładnie dograł, Murillo, bronimy i teraz jest okazja do powiększenia prowadzenia. Zorientowali się tutaj Brazylijczycy. Out! Out! 20-18 i znów wychodzimy na to dwupunktowe prowadzenie. Będzie przerwa dla Bernardo Rezende. Przerwy wykorzystane przez trenera reprezentacji Brazylii. Mamy zagrywkę. Michał Kubiak. No, ciekawe, czy flow. Tak jest. Murillo niezbyt pewnie. Kolejna obrona. Sergio. Jest dobry pasywny blok. Jest Kubiak w obronie. Ale tu już nie ma komu uderzyć. No niepotrzebnie Ignaczak tam wszedł Łukaszowi Żygadło. Jest jeszcze Żygadło, jeszcze bronimy, coś niesamowitego, jeszcze, ależ niesamowita sprawa, ale to jest błąd naszego zespołu teraz. Tak jest, piłka była na drugiej stronie, szkoda, ale coś nieprawdopodobnego. To co się działo teraz w obronie. Jaka determinacja. No, Sergio zdobył się na zagranie takie
powiedział w tym momencie, bardzo zaskakujące, przebić z drugiej piłki. Schodzi Murillo. Rodrigo z zamrażarki. No, ma wykonać zagrywkę z wyskoku, nie wierzę. Raczej flot. O, bardzo łatwa. Tak jest, igła w punkt, to przyjął Nowakowski. Jest boisko, ależ odetchnęliśmy. Nie trafił czysto. 21 do 19. No, temperatura rośnie. Wygrać za trzy punkty, bezcenne. Umacniamy się w tym momencie na pierwszym miejscu, ale tu jeszcze jest tak daleko. Tak. Michał Ruciak. Dobrze zagrywał, wchodząc dzisiaj w każdym sesie, w tym czwartym także. 21 do 19. O, mając tak dobre przyjęcie, Brazylia napotyka na nasz ogromny opór w obronie. Przyjął Sergio, przesunięta krótka Sidao. No doskonale to grają, tutaj jest zatrzymać taką akcję. Powraca Piotrek Nowakowski. Sidao, no tu musimy uważać. Bardzo blisko stoją nasi zawodnicy, czyżby liczyli, że on zagra flota? Raczej nie, cofamy się. Zagrał bardzo mocno, będzie sytuacyjna piłka, oj trudna, bardzo trudna, ale nie ma trudnych piłek dla Michała Winiarskiego. Gdzieś tam zmieścił między taśmą i blokiem, niech to pozostanie jego tajemnicą. Spójrzmy, co zrobił skrzydłowy. Teo schował ręce, no i tam akurat poszła piłka. Ta decyzja, zdaje się, nas uratowała. Bezcenny punkt, Łukasz Żygadło. Flot na Murillo, męczymy go. Kiwka, jest Żygadło w obronie, przebijamy na drugą stronę. No, było za szybko, ta gra 1 na 1 dawała Brazylii przewagę. Wallace, podwójna zmiana z Ricardo za Bruno. Nie dopuścił do tej drugiej zmiany, nieprzygotowana, a więc zostają bez rozgrywającego Brazylijczycy. O czas poprosił teraz nasz trener, no wojna nerwów. Ale jednak Brazylijczycy troszkę kuszą los, bo biegną z kwadratu ci, którzy mają dokonać zmiany, a mają być do zmiany przygotowani wcześniej. Second line, the tip in one shot, and we move it over. Come on, guys. Come on, guys. Teo, punkt przewagi naszego zespołu. Łatwa. Zagrał lekko, możemy to wykorzystać. Winiarski! Przestrzelił. Ale szkoda, zdaje się, była przestrzeń między antenką a blokiem do wykorzystania. Takiej akcji chyba jeszcze między Żygadło a Winiarskim nie widzieliśmy na prawej stronie. Teraz dopiero wchodzi Ricardo. No, ale to jest remis i teraz już trzeba bardzo uważać. No, zdaje się, Ricardo będzie grał jakąś formę skrótu. No, oby nas nie zaskoczył. Podchodzimy bliżej. Poprawia Michał Winiarski. Poprawił. Kwestionują Brazylijczycy. Zaraz będziemy mieć prawdopodobnie powtórkę. Ale tutaj chyba już nic nie zakwestionują. Zobaczmy. No, był out. To był out. Ale wcześniej pomylił się na korzyść Brazylijczyków. Teraz też out. Po 23. A jesteśmy dwie piłki od meczu, albo od piątego setu. Będziemy walczyć w piątym secie. Czas dla naszej drużyny.
Druga przerwa dla trenera Anastasiego, trochę prowokujący gest. Wszystko w tym meczu rozgrywało się po 20 punktach. No i teraz też wojna nerwów. No idzie Dante na zagrywkę, zobaczymy jaka forma będzie. 23 do 23. Dość mocna, Kubiak perfekcyjna. Ale jest przyjęcie! Pojedynczy blok, Lukas. To, co nam wychodziło dobrze, poczekał teraz na Grzegorza Kosoka. Setball dla Brazylijczyków. Odskoczył w ciemno. Wrócił Grzesiek Kosok z atakiem do pozycji, na której skoczył Lukas. Piłka setowa, Dante. To w dobre przyjęcie. Kubiak zablokowany. Szkoda, teraz to my przegrywamy w końcówce. Ale taka jest siatkówka, będzie tiebreak. Jest 2 do 2 w meczu Polska-Brazylia. W meczu Polska-Brazylia w Lidze Światowej 2012, mecz kończący turniej w Katowicach. Była szansa na pewno na zwycięstwo za 3 punkty, ale przecież to są dwa niezwykle wyrównane zespoły. To my wyszliśmy z opresji w secie trzecim, wygrywając 25 do 23. Teraz zrobili to Brazylijczycy. No i mamy tiebreak, tak jak przed 2 tygodniami w Toronto. Tak, znowu najważniejszym elementem w końcówce okazał się blok. My wywalczyliśmy trzeciego seta dzięki temu elementowi, a Brazylijczycy wyratowali te dwie akcje w końcówce blokiem. Rozpoczynamy tiebreaka z Łukaszem Brzygadło, z Piotrem Nowakowskim, z Michałem Winiarskim, z Michałem Kubiakiem, z Grzegorzem Kosokiem, z Wyszkiem Bartmanem i Krzysztofem Ignaczakiem. Zaczynamy od ustawienia, w którym Łukasz Brzygadło wbiega z lewego lewej strony, ataku. Tak. Ciekaw jestem, co to ma na celu. A w drużynie Brazylii Bruno, ale rozpoczynają od błędu Brazylijczycy. Teraz pamiętajmy, te zepsute piłki już będą ważne. Wiemy, że idzie Kubiak, chyba teraz najpewniej zagrywający zawodnik. A rozgrywający spotykają się pod siatką. Nie. Tak, idealnie na pewno byłoby dobrze rozpocząć tiebreaka z kilkupunktową przewagą, ale na razie to pozostaje w sferze życzeń. Popsuł Dante, popsuł Kubiak. Lukas. Dobrze Ignacza, krótka, tam był podwójny blok, ale skończył Piotrek i to jest najważniejsze. Tak, ponownie mamy sporo szczęścia w tych sytuacjach. Jest przyjęcie. Chociaż i tak nie było tutaj źle w tym secie, na poziomie 50%. Tak, Brazylijczycy jeszcze lepiej, 74. Ale na atak to się nie przeniosło, my mieliśmy 54, a Brazylijczycy 42. Nowakowski, skrót. Murillo, bronimy. Bartman z drugiej linii. Nie wiem, co tam się stało, czy liczył na szybszą piłkę, czy też już jest bardzo zmęczony. Bardzo, bardzo jest zmęczony Zbyszek Bartman. 2 do 2. Bruno. Winiarski, świetnie. Dobrze lecieli tutaj Brazylijczycy za antenką. Ale mają system na ten sposób naszej gry. Ich skrzydłowy przejmuje pierwsze tempo i we dwóch się przesuwają nam do skrzydła. Tutaj dobre byłoby odwrócenie gry do prawego ataku.
Łukasz Żygadło. O! Daleko faul, to atakuje Sidao z tego obejścia. 4-2. Łukasz Żygadło. Ciągle Murillo opuśniony. No, wydawało się, że to nam się uda, ponieważ tu kompletnie nie było tempa w tym ataku. Nie, zła wystawa, Bruno, absolutnie do wykorzystania sytuacja. Spójrzmy, kto dotknął tak nieszczęśliwie piłki? Grzegorz Kosow. Gdyby puścił, gdyby nie ruszał, no, nie byłaby obrona. Oczywiście, to jest odruch. Płasko, płasko, igła teraz, Michał mocno, ale tutaj gra blok brazylijski, my też świetnie w obronie. Ciężka piłka, bardzo ciężka. O, tutaj już jest chyba pełna desperacja. Nie udało się Krzyśkowi Ignaczakowi dociągnąć piłkę jednak do siatki. No, ale tutaj przeprowadza trochę do porządku Zbyszka Bortmana, trenera Anastazji. Było szaleństwo teraz w tej akcji. On chyba nawet sugerował, że powinien przebijać po prostu piłkę palcami. Nie było innej szansy. A teraz właśnie. Ale to już była trochę inna piłka. 5-4. Tak, tutaj szaleć nie można na pewno. To trzeba rozważnie zagrać do końca. Absolutnie, akcja po akcji. To naprawdę jest mecz, który wchodzi na taki poziom, że nawet minimalne różnice w jakiejś akcji mogą być bardzo ważne. No, mocna zagrywka, można powiedzieć, że opuściła obie zespoły. No, zobaczymy, jak Sidao. Popełniał już błędy, ale na to zawsze nie można liczyć. Żej, zdecydowanie Żej, perfekcyjnie przyjął. Środek, droga linia, wraca ta piłka na naszą stronę. Out! 6-5. Ależ intensywny mecz. No fantastyczne widowisko jest na pewno. Jak trudno się dobić do pomarańczowego pola. A no właśnie, dobrze. Wszędzie znajdują się obrońcy. To świadczy o tym, jak znają się oba zespoły. Grzegorz Kosok. Dobry flot! Dobry, świetny! Spadła ta piłka! Spadła ta piłka przed Murillo. Pierwszy błąd Murillo, zdaje się, w tym meczu, który gra fantastycznie na poziomie 89% przyjęcia. Wreszcie się myli. Bierze czas Bernardo Rezende, prowadzimy 7-5. Może być mocno zmęczony też. Ja myślę, że ta zagrywka, gdy choćby że idzie w jego strefę, to jest, już taką taktykę przyjęliśmy, kontynuujmy. Ale żeby on musiał wykonać jakiś ruch. Krócej, no, dłużej, w lewo, właśnie, w prawo. Właśnie teraz wykonał. I zabrakło mu tam 20 centymetrów. Dobrze, że Grzesiek mówi, same posłanie taktyczne, ok, ale jeszcze go poruszyć. Jeszcze raz Grzegorz Kosok. No teraz, teraz przyjął Lukas. Nie ma się co łudzić, że tutaj osiągniemy jakąś wysoką przewagę. Znów to się może rozegrać w końcówce. Mamy zmiany. Czemu znowu nie dopuszcza sędzia? Nie był gotowy Ricardo. Znowu biegał gdzieś. No nie zwróciłem uwagi, ale... Tak, za późno jest ta zmiana. Nie są w tej strefie, nie są na ławce, nie siedzą na ławce. Biegają z kwadratu. Znowu są bez rozgrywającego. No nie wyciągają wniosku z banalnych historii. Myli się na zagrywce Teo. 8-6, jest to dwupunktowe prowadzenie. Teraz musi wejść rozgrywający. Zmiana najpierw stron. Ale właśnie zmiana stron, bo jest 8-6.
To są dobre decyzje sędziów, Wojtek. No, wiemy doskonale z regulaminu, że zmiana musi być przygotowana i zawodnik musi, nie może biec tam gdzieś z kwadratu dla rezerwowy, tylko musi stać przy linii. No. Tak doświadczona ekipa Brazylii no, powinna już zauważyć, że sędzia jest bardzo rygorystyczny i kolejne zmiany powinny być rzetelnie przygotowane. Teraz chodzi Ricardo właśnie. Wallace no, stał długo w kwadracie. To jest spore ryzyko dla rozgrywającego. To pewnie też nie za, nie za łatwy moment. Ale dla atakującego to naprawdę nie jest proste utrzymać tam w kwadracie przez godzinę. No, patrzmy. Temperaturę. Dwa punkty przewagi. Tu nie liczmy na dużo więcej. To trzeba dowodzić do końca, jak no, się już złapało. Flot Zbyszka Bartmana. Wallace jest, dobry pasywny blok, teraz dołem Michał Winiarski, Kubiak po bloku, Sergio, będzie punkt dla naszego zespołu, to może być bezcenne, w tiebreaku 3 punkty, na tym etapie to jest sporo. Bardzo spokojnie przebił piłkę Michał Kubiak, a Brazylijczycy jakoś dziwnie nie potrafili tej piłki w żaden sposób obronić. No, mają presję. No, presja na Brazylijczykach to jest podstawa, żeby z nimi w ogóle grać na równo. Druga przerwa dla Resende. No, nie wiem, czy to pierwsze rozegranie Ricardo do Wallace'a to był dobry pomysł. Już blisko 2 godziny 40 minut to spotkanie trwa. Dobrze, że jutro... Może dzisiaj skończymy. Koniec tego turnieju. Zbyszek Bartman. Jest blokowany Dante, ale... Przesadzili teraz Brazylijczycy, może uda się to wykorzystać. Out. Pomylił się Zbyszek, niestety nie zahaczył bloku. Nie ma tej magicznej bariery 4 punktów złamanej. No ale i tak, ta nasza przewaga jest dwupunktowa. Teraz my będziemy grali swoją akcję. Dante będzie jeszcze chyba tym jednym z ostatnich, no, którym będzie ryzykował. Będzie ręką, na pewno. Dobrze, ale dużo lżej. Dobre przyjęcie. Bartman. Obronią się Brazylijczycy, ale Murillo. Jest Piotr Nowakowski, to jest piłka po naszej stronie. Dlaczego tutaj prowokują Brazylijczycy? Nie, chyba nie mają jakby powodu. No jak, że oczywiście, bardzo dobrze rozegrana piłka. 10 do 7. Kubiak, wszyscy grają flotem już teraz. Rio! Zatrzymany przez Szygadło. 4 punkty! I to może wystarczy. 11 do 7. Wejdzie Bruno, wejdzie Eteo. Nie prowadziliśmy jeszcze różnicą 4 punktów w tym meczu. Brazylijczycy raz. Wyraźnie zakwestionowali troszkę zmianę, którą dokonał ich trener. Bardzo nerwowo tutaj było w kwadracie. My mamy teraz Brazylijczyków po swojej stronie, bliżej naszego stanowiska. 4 punkty, no bogactwo. Michał Kubiak. Znowu Brazylijczycy prowokują. Oj, ten dobry flot, dobry Lukas. Ale szkoda, tam niewiele zabrakło Michałowi. Ale jest dobrze, jest dobrze. Teraz trzeba przyjąć zagrywkę Lukasa. Out! 12 do 8. No, bez mocnej zagrywki Brazylia może nam nie dać rady zatrzymać naszej pierwszej akcji. Kuba Jarosz. Za Piotrka Nowakowskiego. Kuba, fantastyczna zmiana w tym pierwszym secie. Pewnie, że przydałby się kolejny punkt. Wtedy było na przewagi, teraz jest większa swoboda. Mniejsze ciśnienie, choć efekt byłby wspaniały. Po taśmie. Myli jest się taśma! Teo! 3
15 do 8! Czy to wystarczy? Czy to wystarczy? No już powinno, Tomek, na tym poziomie taka drużyna jak nasza nie ma prawa wypuścić tak ciężko wypracowanej przewagi. Kuba Jarosz, no tutaj wszystkie atuty po jego stronie teraz. Teraz może, jak to mówią kolokwialnie, pruć na maksa. Tak też zrobił, ale trafił w siatkę. Mamy dużo spokoju, jest 13 do 9. Bruno będzie zagrywał flotem. U nas zmiana powrotna. Piotrek Nowakowski. Próbują analizować tutaj, jaka akcja może pójść z naszej strony. Bruno, dobrze, igła. Oj, za szeroka wystawa. Zdążył. Murillo. Nabił mocno na blok, nawet tam nikt nie pędził z naszych, chyba coś tam strzeliło. Uderzył się mocno w słupek. Michał Winiarski. Za szeroka wystawa od Łukasza spowodowała, że... Będą nerwy jeszcze do samego końca. O przerwę prosi Andrea Anastazji. Wojtek, ale już dawno takiego spotkania nie graliśmy. Do 10, ale zagrywkę mają Brazylijczycy. Bruno, to będzie flot. Nie mieliśmy problemu z przyjęciem ostatnich zagrywek tego typu. O! 14 punkt dla naszej drużyny. Nie wytrzymał Bruno. Będzie mecz wolny dla polskiego zespołu. 14 do 10. Łukasz Żygadło. O, nikt tutaj nie siedzi już w spadku. Wszyscy stoją. A Łukasz kierował, będzie piłkę, zdaje się, w Dantego. A nie dał rady, bo Dante się schował. Murillo, broni Żygadło, martwa, koniec! Koniec! W ciągu 10 lat nie potrafiliśmy Brazylii pokonać, a w ciągu 2 tygodni pokonujemy ją 2 razy. Brawo, cenne, bardzo cenne zwycięstwo. Powiększamy przewagę punktową w grupie. No, atmosfera... Na hali. Coś niesamowitego. Oczywiście, że jest to tylko i aż mecz grupowy w Lidze Światowej, ale coś rewelacyjnego. Co też tutaj się dzieje w katowieckim spotku? Ależ ten mecz miał przebieg nieprawdopodobny. W zasadzie tylko ten tiebreak wygrany zdecydowanie przez naszą drużynę 15 do 10. Wszystkie sety niewielką różnicą, bądź jednych, bądź drugich, ale z Brazylią jeszcze będziemy grali 2 razy i to u nich za tydzień w São Paulo. Podejrzewam, że w równie gorącej atmosferze. Na pewno. Takie mecze się pamięta. Oj tak, ten zostanie nam na pewno na długo w pamięci. To spotkanie w Toronto było fantastyczne też, ale trochę inny przebieg miało, prawda? Tutaj było inaczej. No mam wrażenie, że weszliśmy na chyba ciut wyższy poziom gry, bo Brazylijczycy grali lepiej, jak również i my graliśmy. Tu mieliśmy taką całą siatkarską przestrzeń, że... Słyszą Państwo te podziękowania kilkunastotysięcznej publiczności. Statystyki już zostawiamy. Niepowtarzalna atmosfera. I powtarzalne zwycięstwo polskiego zespołu nad Brazylią. To jest siatkówka. Myślę, że nasz zespół w pewnych elementach dorównał. A momentami nawet no, gra w sposób taki, że Brazylia też nie jest w stanie tego zatrzymać. Też to była manifestacja takiej gotowości do gry właśnie na tym pułapie. To myślę, że dla naszej drużyny jest bardzo ważną rzeczą, ale to już chyba nie musimy tego powtarzać. Nasza drużyna naprawdę zachowywała się bardzo spokojnie. Tu cała atmosfera była gorąca, ale oni na boisku to wytrzymali. Tak, te newralgiczne momenty, to załamanie w drugim secie, potem ta wygrana w trzecim, kiedy przegrywamy całe prawie
przez cały czas trwania tego seta. W czwartym znowu my prowadzimy. Brazylia to... Tu w ogóle tyle rzeczy się stało dzisiaj. Dobrych rzeczy. Naprawdę widowisko na najwyższym światowym poziomie. Będzie miła uroczystość za chwilę. Będzie kończył swoją karierę zawodniczą Sebastian Świderski. Myślę, że piękniejszego momentu nie mógł sobie wyobrazić. On się nie... Dostał prezent od swoich kolegów. Rozpocznie karierę trenerską. W zasadzie już rozpoczął w Parcie Kielce. Teraz będzie przy Danielu Castellanim w Zaksie Kędzierzyn. Myślę, że pani ministra Mucha nie żałuje, że przybyła tu do Katowic. No na pewno. Tak, Sebastian Świderski. Legenda polskiej siatkówki na pewno. Wicemistrz świata. Dokładnie nawet nie pamiętam, ile występów w reprezentacji. Znakomity sezon. Sezony we Włoszech. Człowiek instytucja teraz już trochę. Wiadomo, że takie nadchodzą momenty. Wiemy, z jakimi ciężkimi. Posłuchajmy prezesa Polskiego Związku. Reprezentacja. To jest cząstka twojej pracy, twojego sukcesu. Dziękujemy ci, żebyś z trenerem był takim, żebyś też wygrał złoty medal. Sebastian Świderski, którego tak naprawdę zmogły kontuzje na koniec kariery. Ale walczył dziennie. Serdeczne podziękowanie kilkunastotysięcznej publiczności. Piękny moment przy wygranym meczu z Brazylią. Nie można sobie chyba lepiej wymarzyć zakończenia kariery przy tak kapitalnej publiczności. Posłuchajmy jeszcze Sebastiana. Ja nie chciałbym żegnać się z wami. Ja wierzę w to, że jeszcze będzie okazja, że się spotkamy chociażby tutaj, w tym spotku. I mam nadzieję, że będę kiedyś gdzieś tutaj siedział, może przy parkiecie. Dziękuję i do zobaczenia. Marzenia się spełniają. Życzymy Sebastianowi równie udanej kariery trenerskiej, a może jeszcze lepszej. Wszystko przed tym młodym trenerem, wielce doświadczonym zawodnikiem. A myślę, że idzie dobrą drogą. Taki rok pracy troszkę spokojniejszej przy doświadczonym trenerze też pozwoli mu nauczyć się siedzieć z boku, analizować mecz, podpowiadać trenerowi pierwszemu, uzupełniać jego pracę i czerpać od niego decyzje, które się podejmuje, no będąc po drugiej stronie barykady. Dziękujemy Sebastianowi Świderskiemu. Dziękujemy naszej reprezentacji za to, że uroczyła nas prawie już w środku nocy tak kapitalnym widowiskiem. Dziękujemy też reprezentacji Brazylii, bo przecież też pokazali wielką klasę. Zdecydowanie tak. Jeden z piękniejszych pojedynków ostatnich lat. Już teraz na spokojnie. Łapiemy jeszcze jeden punkt dodatkowy przewagi nad Brazylią. Te zdobycze punktowe rosną. Prowadzimy w tabeli. O tym już powiedzą państwo nasi koledzy w studiu. Jerzy Mielewski, Piotrek Gruszka, Ryszard Bosek. A my państwu dziękujemy za ten wspaniały wieczór. Za wspólne emocje. Wygrywamy z Brazylią po raz drugi w ciągu 2 tygodni. 3-2. Zapraszamy do naszego pomeczowego studia, a my serdecznie dziękujemy. Kłaniam się, Wojciech Grzyska. Tomasz Swędrowski, dobrej nocy. Do usłyszenia i do zobaczenia.